czym żyje szkoła? Jak wspierać wszystkich uczniów i uczennice? Jak budować dobre relacje w szkole? Jak być uważnym na swoje potrzeby? Jak pracować łatwiej i skuteczniej? Dołącz do Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wspólnie tworzymy szkoły możliwości. Dobry wieczór. Z tej strony Ola Jankowiak z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Bardzo mi miło, że spędzicie ten wieczór z nami. Spotykamy się z Justyną Szymańską, żeby porozmawiać o partnerstwach. O diagnozie lokalnej, o partycypacji. Dzisiejsze spotkanie pod tytułem Działajmy wspólnie, partnerstwa w projektach uczniowskich odbywa się dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacji Deloitte oraz programu Erasmus. Bardzo się cieszę, że dołączacie. Justyna Szymańska współpracuje z nami już od jakiegoś czasu. Mogliście ją spotkać na naszych webinarach z Nocy Bibliotek. Możecie też ją kojarzyć z programu Blisko NCK. Justyna jest antropolożką, edukatorką, trenerką, badaczką. Bardzo mi miło, Justyna, że jesteś dzisiaj z nami. I oddaję Ci głos. Dzięki, mi również jest bardzo miło i również Was wszystkich, wszystkie witam i miło mi bardzo, że zdecydowałyście się spędzić ten wieczór właśnie z nami, już ciemny. Tak patrzę szybko na czat i wydaje mi się, że jesteśmy na razie w samym damskim gronie, tak przynajmniej pozornie może się wydawać. Jeśli nie, to przepraszam, ale czasem pewnie z przyzwyczajenia mogę wskakiwać na żeńskie formy. Więc jeszcze raz. Bardzo mi miło i dobry wieczór. I chciałabym od razu zaproponować, ponieważ też tak będzie mi łatwiej, jesteśmy trochę w takiej relacji teraz, że ja jestem na ekranie, będzie mój głos słychać, ale ja waszego głosu nie słyszę i was nie widzę, a łatwiej mi będzie tym bardziej trochę skrócić dystans i mówić na ty, na wy, w liczbie mnogiej, żebyśmy już nie tych form pan, pani nie używali. Będzie mi miło, mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko. I dzisiaj właśnie, tak jak powiedziała Ola, bardzo, bardzo mi miło Was przywitać i chciałabym opowiedzieć trochę i zaprosić Was może do rozmowy też, jeżeli będzie taka chęć z Waszej strony, o wspólnych działaniach w ramach partnerstwa, partnerstw, w których jesteście już, partnerstw, które przed Wami będą się rozwijały. I na początku właśnie chciałam trochę powiedzieć o partnerstwach, o tym, jak ja widzę partnerstwa z mojego doświadczenia, ale też z mojego doświadczenia nie tylko takiego praktycznego działania w partnerstwach różnych, na rzecz kultury, na rzecz edukacji, ale także takiego trenerskiego mojego doświadczenia. A później chciałam przejść już tak bardziej konkretnie, skupić się na działaniach partnerskich w diagnozie, które jest pierwszym działaniem, które Was czeka. Może nie pierwszym, jednym z pierwszych, które Was czeka przed takim pełnowymiarowym projektem uczniowskim, który będziecie tworzyć, realizować razem z grupą młodych osób. I chciałabym, jeżeli jesteście, macie możliwość taką, macie możliwość dostęp do czatu, to chciałabym Was też poprosić, tutaj widzę, że właśnie już niektóre już z Was pisały, czy mogłybyście napisać, to będzie mi tak trochę łatwiej też sobie wyobrazić wasze partnerstwa. Jeśli napiszecie, jakie te partnerstwa są, to znaczy, czy jesteście partnerstwem szkoła-biblioteka, czyli domyślam się pewnie nauczycielka, bibliotekarka lub nauczyciel-bibliotekarz, czy może jakieś inne partnerstwa tutaj są, jakieś inne pary. Będzie mi też to pomocne w takim myśleniu i może mówieniu, ukierunkowaniu tego mojej dzisiejszej wypowiedzi, więc będę wdzięczna, jeśli napiszecie na czacie, czy w jakich partnerstwach w ogóle obecnie funkcjonujecie, w jakich partnerstwach zgłosiłyście się do Szkoły Twórczych Praktyk. Tutaj już widzę o pierwsze, dziękuję, Szkoła Biblioteka. Okej, domyślam się, że to pewnie będzie popularny duet, ale napiszcie, będzie ciekawe dla mnie też może skala trochę tylko. Szkoła biblioteka, szkoła nauczyciel, polonista, bibliotekarka, polonistka. O, czy to może właśnie, czy może jest to, są jakieś partnerstwa biblioteki szkolnej na przykład z nauczycielką, nauczycielem, to też ciekawe, biblioteki szkolne.
O właśnie, nauczyciel polskiego, nauczyciel biblioteki. Jest taka para. Super. No dobrze, no to będę wdzięczna, jak napiszecie. Ja będę tutaj trochę śledzić sobie jednym okiem, ale nie przedłużając. Chciałam rozpocząć no właśnie od takiego głównego tematu, wokół którego się dzisiaj też spotykamy, czyli właśnie partnerstwa. Co to w ogóle jest partnerstwo? Bo to też słowo, które odmienia się ostatnio, nie tylko ostatnio, w wielu projektach przez wszystkie przypadki. Rzeczy się dzieją w partnerstwie, robi się rzeczy w partnerstwie, tak? Projekty są partnerskie, ale co to tak naprawdę znaczy? Bo to trochę taki słowo wytrych, które mam wrażenie, że tak jak dużo takich słów, które wchodzą do powszechnego użycia, w pewnym momencie już zapominamy nawet, co za tym stoi, tylko po prostu używamy tego, bo jest to gdzieś tak napisane. I oczywiście domyślam się, że wchodząc w projekt Szkoła Twórczych Praktyk, musiałyście to przemyśleć i trochę sproblematyzować, co to jest to partnerstwo i z kim chcecie być w partnerstwie, ale chciałam to jeszcze o to zahaczyć, tak wrócić trochę do korzeni. Partnerstwo, tutaj chciałam przywołać taki cytat z raportu opracowanego na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ ponad 20 lat temu. Partnerstwo to jest powszechnie rozumiane jako dobrowolna i kooperacyjna relacja pomiędzy różnymi stronami, w której wszyscy uczestnicy, czyli partnerzy, zgadzają się pracować razem, aby osiągnąć wspólny cel lub podjąć specyficzne zadanie i dzielić ryzyko, odpowiedzialność, zasoby, kompetencje i korzyści. No właśnie, czyli to właściwie jest to partnerstwo, jakbyśmy tak sobie rozbili na czynniki pierwsze. Przede wszystkim jest dobrowolne, no to jest coś pierwsze się pojawia w tej definicji. Partnerstwo musi być dobrowolne. Partnerstwo, o którym jest nazywana współpraca, w której z jakiegoś powodu nie zapytamy kogoś o zdanie, nie zapytamy kogoś o chęć w ogóle uczestnictwa w partnerstwie, że tam po prostu, tak już mówiąc potocznie, wpiszemy go w jakiś projekt i po prostu on tam sobie jest i będziemy robić. Czasem z nim, czasem się coś tam skonsultujemy, ale ogólnie to my robimy projekt, a ta osoba jest tylko nam, no tak czasem trochę może potrzebna. To nie jest partnerstwo, po pierwsze nie jest dobrowolne i nie jest kooperacyjne. Współpraca to też nie jest to samo dokładnie co partnerstwo, to może się, no właśnie, czasem zdarzało mi się usłyszeć traktowanie tego pojęcia wymiennie, ale współpraca może być od do, może współpraca może się skończyć, a partnerstwo może trwać. Tak samo jak różne etapy w naszym życiu mogą się kończyć, zaczynać i kończyć, ale partnerstwo z naszym partnerem życiowym czy partnerem biznesowym na przykład może trwać, chociaż przechodzimy przez różne fazy i różne projekty. Więc współpraca to nie do końca to samo co partnerstwo. Współpraca może być częścią partnerstwa, ale partnerstwo to coś więcej. Dobrowolne i kooperacyjne, jest to relacja przede wszystkim i oparta na zgodzie, na obopólnej zgodzie. No to jest, wydawałoby się może oczywiste, ale bardzo ważne. No i właśnie, aby osiągnąć specyficzny, wspólny cel lub podjąć specyficzne zadanie. I właśnie cel, tak? To jest jedno z takich, z tej definicji, myślę, że warto sobie właśnie wypisać takie najważniejsze rzeczy i się nad nimi zastanowić, poświęcić tam godzinkę, nawet może dwie. Nie zajmie to bardzo dużo czasu, ale to trochę może ustrukturyzować nam myślenie na przyszłość. Jaki jest w ogóle nasz wspólny cel? Po co my to robimy? Jakie specyficzne działanie chcemy podjąć? I specyficzne działanie, czyli konkretne inaczej działanie, no to już może być właśnie, od razu nasze myśli mogą szybować ku temu, co ta młodzież, co my z tą młodzieżą razem zrobimy, jaki projekt oni zrealizują i że chcemy, żeby nasz cel to było właśnie jakieś fajne działanie kulturalne albo działanie skierowane na ekologię. Ale tutaj zachęcam, żeby nie myśleć jeszcze w kategoriach efektu, bo to jest no trochę właśnie, to znowu wchodzimy w taki trochę grząski grunt różnych definicji, ale nie myśleć efektem, czyli czym się zostanie, co zostanie wyprodukowane w trakcie tego partnerstwa, tylko to, po co ono w ogóle jest. To jest cel, po co ono w ogóle, po co my chcemy je w ogóle zawiązać, z jakim w ogóle ideą wchodzimy w to partnerstwo. Co my na końcu chcemy zobaczyć? Jak zobaczymy, kiedy zobaczymy, gdzie byłyśmy teraz, czy też miesiąc temu, a gdzie będziemy w przyszłym roku, to jaką zmianę chcemy zobaczyć? Gdzie jest też ten nasz cel? I to mogą być bardzo różne cele, możemy sobie stawić, może on być więcej niż jeden. Tutaj wypisałam takie przykładowe, które mi, kiedy myślę o projektach partnerskich, zwłaszcza takich z młodzieżą, zawsze gdzieś tam przyświecają, takie, są takie też trochę moje
moje cele, one nie są oczywiście jedyne ani jedyne słuszne, ale to są na przykład rozwój kompetencji młodych ludzi w różnych zakresach, tak? Chcemy rozwijać ich kompetencje, chcę, aby od dzisiaj do powiedzmy czerwca przyszłego roku młodzi ludzie umieli, potrafili, mieli w sobie taką gotowość do zrobienia czegoś, podjęcia jakiegoś zadania. Chcemy kompetencje rozwinąć. Chcemy wzmocnić podmiotowość i sprawczość młodzieży, czyli chcemy postawić na to, żeby oni czuli się wzmocnieni, żeby oni potrafili tą sprawczość swoją realizować w codziennym życiu, żebyśmy zobaczyli, że nawet po zakończeniu projektu młodzież, którą znamy, stała się jakaś inna, inaczej reaguje na różne sytuacje, tak? Inaczej potrafi reagować na trudności, pokonywać jakieś problemy. To jest na przykład, to może być nasz cel taki bardziej ogólny, tak, wspólny cel, który sobie zakładamy. Wsparcie postaw partycypacyjnych, znaczy, żeby on już w ogóle rozumie, co to jest partycypacja, wie, co to znaczy wspólna, obopólna zgoda, jak można się dogadać, jak w sposób można dyskutować, rozmawiać i wciela to w życie też w projekcie, uczy się tego w projekcie, ale robi to też poza nim. Może to być też rozwój partnerstw, chcemy się rozwinąć jako partnerstwo, chcemy iść dalej, chcemy, żeby ten projekt był takim, stworzył taki wspólny grunt do tworzenia dalszych wspólnych rzeczy. Cele mogą być różne i zależą od Was, ale zachęcam Was właśnie, żeby poświęcić, możliwe, że to już zrobiłyście oczywiście, jeśli nie było na to czasu, no to albo zrobiłyście to już jakiś czas temu, to zachęcam, żeby jeszcze raz trochę przyjrzeć się temu, jakie cele nam w ogóle przyświecają, co my chcemy osiągnąć i właśnie nie w kategorii efektów, ale w kategorii już takich celów. Do tego jeszcze na chwilę pozwolę sobie wrócić. Ale na razie chciałabym przejść do jeszcze drugiej części tej definicji, czyli o gotowości do dzielenia ryzyka, odpowiedzialności, zasobów, kompetencji i korzyści. I takiego zastanowienia się, również może na tym samym nawet spotkaniu, czy jesteśmy na to gotowi? Czy jesteśmy gotowi na to, żeby w partnerstwie wspólnie dzielić to ryzyko, ponosić wspólną odpowiedzialność, dzielić się zasobami, dzielić się kompetencjami i wspólnie w korzyści czerpać? Bo w partnerstwie się jest i na dobre, i na złe, wtedy to partnerstwo nie polega na tym, że kiedy jest dobrze, to się dzielimy albo bierzemy wszystko na siebie, a jak jest źle, to zrzucamy oczywiście winę na wszystkich, tylko nie na siebie. No to są oczywiście takie skrajne przykłady, ale to nie jest partnerstwo, tak? To jest, może być współpraca, która idzie dobrze, źle, lepiej, gorzej, ale to nie jest partnerstwo. W partnerstwie powinniśmy się zastanowić właśnie nad tymi rzeczami, nie tylko pewnie tymi, ale myślę, że ta definicja dobrze nam to tutaj punktuje. Jakie rzeczy są najważniejsze, tak? Możemy usiąść, wypisać sobie ryzyko, odpowiedzialność, zasoby, kompetencje, korzyści, usiąść i pomyśleć sobie, jakie potencjalnie nas czekają na naszej drodze i jak możemy na nie odpowiedzieć, na potencjalne ryzyka, jak możemy się podzielić odpowiedzialnością. W ten sposób na przykład właśnie partnerstwo to współdzielenie się zasobami, jedna z tych rzeczy w definicji. Możemy sobie tutaj pomyśleć o tym, ok, jakie mamy te zasoby w ogóle, prawda? Mamy wiedzę i kompetencje, jakie konkretnie, tak? Jeśli chodzi o pracę z młodzieżą, jeśli chodzi o temat, który na przykład gdzieś tam nam się już klaruje, młodzież już sygnalizuje, że jakiś temat ją bardziej lub mniej interesuje. Jaką mamy w tym wiedzę, jaką mamy kompetencje, co mamy my, gdzie możemy szukać indziej? Może mamy jakieś nasze kontakty, nasze doświadczenie, ale też nasze zasoby takie osobowe, takie znajomości mogą posłużyć jako wspólny zasób, którym możemy się podzielić w tym projekcie. Nasze zaangażowanie i praca to jest nasz zasób, nasz czas, który poświęcamy, to jest nasz zasób, musimy się nim podzielić, tak żeby było no właśnie sprawiedliwie, tak żeby każdy partner czuł, że jest w porządku z tym, ile jaka część pracy została mu przydzielona, jaką część pracy wziął na siebie, jakie mamy zasoby techniczne, finansowe, działania promocyjne, jakie mamy zasoby w tym zakresie, jak możemy się ogłaszać, jak możemy mówić o swoich działaniach i jak możemy się tym podzielić. Partnerstwo to współdzielenie. Współdzielenie tutaj akurat to jest przykład zasobów, ale wszystko to, co padło wcześniej i co było, pojawiło się w tej definicji, czyli ryzyko, odpowiedzialność, kompetencje i korzyści jeszcze, można w ten sposób sobie rozpisać i bardzo do tego zachęcam, żeby tak sobie to przedyskutować, żeby każda z tych rzeczy została poruszona, to może się wydawać taką pracą, która właśnie nie jest pracą na konkrecie, tak? Bo wszyscy już tak często już ruszamy z kopyta, żeby już zacząć realizować, już zacząć robić coś fajnego, ciekawego, ale czasem naprawdę warto poświęcić tą chwilę wcześniej, chwilę przed,
żeby później, kiedy pojawią się jakieś trudności, kiedy pojawi się jakiś konflikt, a może się pojawić, jak zawsze w życiu, żebyśmy już mieli jakiś przygotowany pod to grunt, żebyśmy już mogli powiedzieć, okej, wróćmy do tego, cofnijmy się chwilę, trochę o tym mówiliśmy, może wrócimy do tego, co to znaczy tak naprawdę dla nas to partnerstwo, tak? Jak się umawialiśmy na początku, co jest dla nas ważne. Partnerstwo to też wspólne cele, no i o tym właśnie będę wracać do tych celów jeszcze chyba co najmniej raz, bo partnerstwo, naprawdę cele są ważne. Uważam, że to takie fajnie jest oczywiście rzucać się też tak trochę na głęboką wodę, zobaczyć, co nam przyniesie życie, co nam przyniesie ten projekt, gdzie nas poniesie. To jest bardzo fajne, ale jeżeli pracujemy z młodzieżą, bierzemy też jakąś współodpowiedzialność za tych młodych ludzi, którzy z nami idą w tą podróż. I dla nich też, dla nas samych, ale dla nich warto też sobie te cele gdzieś tam zapisać nawet. Gdzieś w zeszycie sobie zapisać naszym wspólnym, gdzie będziemy prowadzić notatki, co jest tak naprawdę naszym wspólnym celem. Nasze jako partnerstwa, czyli nasze jako szkoły, biblioteki, szkoły i biblioteki, otoczenia szkoły, otoczenia biblioteki, mogą być przecież, partnerstwa nie musi się kończyć na dwójce osób przecież, prawda? Możemy mieć partnerstwo, może się rozszerzyć w trakcie, możemy do kogoś nawet nieoficjalnie już trochę do nas dołączyć. Co jest dla nas wspólnie ważne? Po co my to w ogóle wszystko robimy? I myślę, że warto zadać sobie właśnie takie pytanie, jakie cele rozwojowe dla młodzieży stawiamy w projekcie? Tak? Czego chcemy, żeby oni się dowiedzieli, nauczyli, jakie postawy w sobie wykształcili? Co my w ogóle chcemy, dlaczego my robimy ten projekt dla nich, tak? Nie tylko dla efektu, że chcemy, żeby pokazać, że umiemy robić fajne rzeczy, bo to oczywiście też, ale jak rozwojowo do tego podchodzimy. Co chcemy, żeby ta młodzież z rozwojowej takiej części dla siebie wzięła? Zapytajmy też siebie, jaki cel stawiamy swojemu partnerstwu. Jeśli jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy, może się dopiero poznaliśmy, może znamy się od niedawna, może znamy się już od lat, może robiliśmy już razem wspólnie mnóstwo projektów, jakie cele mamy na nasze partnerstwo w tym kolejnym kroku? To może być pierwszy krok, to może być dziesiąty krok, ale jakie cele sobie stawiamy? Partnerstwo, tak jak w życiu, partnerstwo się zmienia, przechodzi przez różne fazy, więc zastanówmy się ten projekt, gdzie nas chcielibyśmy, żeby nas doprowadził. Chcemy, żebyśmy później byli jakim partnerstwem, może bardziej zintegrowanym, może chcielibyśmy, żebyśmy więcej nauczyły się współdzielić lepiej odpowiedzialność albo obowiązki, może chciałybyśmy jakoś poprawić swoją komunikację między sobą, a może poszerzyć nasze kompetencje, żebyśmy my razem jeszcze mogły zrobić jeszcze więcej fajnych rzeczy w przyszłości. Co mamy z tego dla siebie? To też jest ważne, bo nie zapominajmy o sobie, bo jednak robimy te wszystkie projekty często z myślą właśnie o młodzieży, o grupie młodzieży, którą znamy i dla których chcemy to wszystko robić, ale my też jesteśmy w tym ważni. To trochę tak jak, wiecie, w samocie, gdy spadają maski tlenowe, takie, to zawsze jest komunikat, żeby najpierw nałożyć sobie, a później dopiero dziecku, bo jeśli my zemdlejemy, to już nikomu nie pomożemy. Więc myślmy też o sobie. Myślmy o sobie, jakie cele stawiamy sobie, jakie cele stawiamy partnerstwu. Tak? Jak my się chcemy rozwinąć, tak, żeby to było też coś dla nas, że to nie jest tylko trud i znój i wszystkie owoce i wszystkie fajne rzeczy i te czekoladki na końcu będą dla młodzieży, a dla nas nic. Niekoniecznie. Dla nas też powinno coś z tego być, bo to też dzięki, my jesteśmy takim motorem też wielu działań, jako dorośli, którzy są odpowiedzialni, którzy chcą wspierać młodzież, więc ważne, żebyśmy dbali też o siebie. Także zapytajmy się siebie samych, w swoim partnerstwie, jakie cele stawiamy rozwojowe młodzieży, jakie cele stawiamy swojemu partnerstwu i jakie cele stawiamy w ogóle sobie. No właśnie, i projekty uczniowskie jako projekty rozwojowe to jest w ogóle też trochę inny, szeroki, ale bardzo ciekawy temat, dlatego ja tutaj chciałam tylko tak dosłownie w dwóch zdaniach to poruszyć. Projekty rozwojowe zazwyczaj powinny mieć właśnie swój cel, powinny opierać się na diagnozie, no i powinny zawierać w sobie elementy działania podmiotowego, partycypacyjnego działania młodzieży. I właśnie jeśli chodzi o te cele, do których znowu wracam, cele w projekcie rozwojowym mogą różnie brzmieć. To jest też takie coś, co ostatnio ze mną też tak rezonowało.
cele rozwojowe dla młodzieży już takie bardziej konkretne, bardziej skonkretyzowane w danym, w tym projekcie, który prowadzicie, to może być to, że młodzież będzie znała po zakończeniu tego projektu swoje mocne i słabe strony. Będzie w ogóle umiała je rozpoznać, będzie wiedziała, że w czymś jest mocniejsza, w czymś jest słabsza. Wzmocnia wiarę w siebie, w to, że potrafią, że wszystko jest robione za nich, nie wszystko jest robione nad ich głowami, nie, że to jest coś, co zrobili sami, więc wiara w siebie wtedy też rośnie. Wzmocnimy ich umiejętność odpowiedzialnego podejmowania decyzji i skutecznego planowania. To też jest ważne, bo często myślę, że oczekujemy od młodzieży już tych umiejętności, a czasem oni przecież nie mają się do końca gdzie tego nauczyć i gdzie tego przetestować. A wzmocnienie tych umiejętności jest ważne, to jest rozwojowe, zwłaszcza na etapie młodzieżowym, od wczesnej młodzieżowej, od takiej młodszej młodzieży do starszej młodzieży. Te fazy bardzo tak gwałtownie się wtedy zmieniają i to wzmocnienie umiejętności odpowiedzialnego podejmowania decyzji na każdym etapie może wyglądać trochę inaczej, od małych rzeczy do trochę większych, ale jest niezmiennie bardzo ważne. Chcemy dać tą sprawczość młodzieży, chcemy właśnie w niej te umiejętności wzmacniać. Wzmocnienie też umiejętności nawiązywania relacji współpracy, zarówno z rówieśnikami, jak i z dorosłymi, bo nie zapominajmy, że młodzież funkcjonuje trochę właśnie w takich podwójnych relacjach. Oni funkcjonują z nami jako z dorosłymi i funkcjonują ze sobą nawzajem jako z rówieśnikami. I obie te dynamiki tych relacji są różne, ale obie mogą być kształtowane właśnie w takim projekcie. Oni mogą się uczyć, jak ze sobą współpracować, mogą się uczyć, jak współpracować z nami, z dorosłymi, jak nas w ogóle czytać, jak z nami funkcjonować też poza taką kategorią i poza murami takiej dosłownie szkoły i klasy, bo to nie będzie projekt, który będzie no właśnie w ramach planu lekcji, to będzie jakby poznanie trochę nauczyciela, nauczycielki z trochę innej strony, tak? Robienie z nim czegoś innego. Więc cele rozwojowe mogą być takie, mogą być inne, to naprawdę tak zależy oczywiście od Was, ale bardzo Wam zachęcam i polecam, żeby takie cele sobie przemyśleć, co my w ogóle chcemy od tej młodzieży, co my w ogóle chcemy, żeby oni nam na końcu pokazali, tak? Dlaczego my to robimy, żebyśmy później sami też nie złapali się w tym, że jesteśmy z jakiegoś powodu rozczarowani na końcu tego projektu, mimo że wszystko wyszło, ale jesteśmy z jakiegoś powodu, no nie jest tak, jak byśmy chcieli, no i dlaczego? No i jak sobie wcześniej to trochę sobie wyartykułujemy, jakie mamy cele i jak będziemy wiedzieli, że rozpoznamy, że one zostały osiągnięte, tym łatwiej będzie nam później przejść, okej, dobrze, do takiej analizy, no dobrze, tym razem to się udało, to się nie udało, następnym razem zrobimy tak albo inaczej. Ale będziemy wiedzieli przynajmniej, na czym stoimy, a nie będziemy tacy rozczarowani, trochę nie wiedząc do końca właściwie dlaczego. No i właśnie ta cel podmiotowość, tutaj tak sobie tak wyszczególniłam, no bo podmiotowość i traktowanie podmiotowe młodzieży w projektach uczniowskich, w projektach młodzieżowych, w projektach rozwojowych, no to jest klucz, to jest coś, na czym powinniśmy opierać w ogóle nasze działania i to, co tak naprawdę na końcu powstanie, jest trochę drogą do celu, jest wtórne w stosunku do tego, żeby tam podmiotowość wzmocnić, żeby to poczucie podmiotowości wśród młodzieży zbudować lub pomóc rozwinąć. Podmiotowość tutaj w takiej krótkiej definicji to jest kluczowe dla myślenia o sobie samym jako o istocie, która jest zdolna wywierać wpływ na otoczenie i kontrolować je. Oczywiście w ograniczonym zakresie nikt z nas nie jest w stanie kontrolować wszystkiego, ale to wywieranie wpływu na otoczenie jakiegoś, że moje działania mają znaczenie, jest bardzo ważne. To też jest oczywiście duży i zupełnie oddzielny temat, taki bardziej psychologiczny o tym, o postawach młodzieży, o postawach wśród młodzieży, chociaż nie tylko oczywiście, które buduje brak poczucia podmiotowości. Jeżeli ktoś czuje, że od niego nic nie zależy, to wtedy albo nie robi nic i ma, no po prostu jest obojętny na wszystko, nic mu się nie chce i często słyszymy, że mi się nic nie chce, mnie nic nie interesuje. Często później zderzamy się z taką odpowiedzią i ja też z własnego doświadczenia wiem, że czasem to się u nas spotyka z taką niezrozumieniem, no jak to, młody człowiek, a nic mu się nie chce, nie wie, nic nie chce mu się robić, ale gdybyśmy pomyśleli, że to może wynikać z wielu różnych czynników, oczywiście czasem to może być problem ze zdrowiem, zdrowia psychicznego, ale czasem to może być takie właśnie poczucie braku wpływu, że to nie ma znaczenia, co ja zrobię, bo w sumie i tak mnie nikt nie słucha, i tak dorośli zrobią to, załatwią to nad moją głową. W zasadzie nie mam żadnego wpływu, czy ja coś zrobię, czy nie zrobię,
wynik będzie taki sam. I czasem może to oczywiście wynikać ze złej woli, a czasem może to wynikać nawet z dobrej woli rodziców, czy wychowawców, czy nauczycieli, którzy nie pozwalają popełniać błędów. Czasem, tak, no, wszyscy myślę, że nie jesteśmy od tego wolni, że chcemy trochę dzieci uchronić przed tym, a trochę zrobić, że ja to zrobię lepiej, albo żeby ten projekt w ogóle się zadział, to ja go zrobię, no bo jak będę polegać na nim czy na niej, no to to się nie zadzieje. No i wtedy po prostu faktycznie on może się nie zadziać, tak, ale też nie pozwolimy po prostu poczuć takiego wpływu, tak, że coś ode mnie zależy. Więc tutaj trochę trzeba być właśnie takim wrażliwym na to, na czym na tym naprawdę zależy, tak? Że oczywiście, żeby chcemy, żeby ten projekt był zrealizowany, ale chcemy go zrealizować razem i dać to poczucie, że to naprawdę zależy od tej osoby, od tej młodej osoby czy od grupy młodych osób. A więc doświadczenie wpływu i uformowanie takiej struktury ja, że ja coś mogę, daje w efekcie ujęcie siebie jako podmiotu, czyli takiego podmiotowego właśnie podmiotowości, podmiotowego traktowania, podmiotowego podejścia do rzeczywistości, a też do naszych właśnie do naszych działań. I pewnie to jest taka drabinka, piramida, którą myślę, że pewnie znacie, pewnie część z was zna, czyli taka drabinka właśnie partycypacji, tego, gdzie zaczyna się uczestnictwo, gdzie się kończy, gdzie ono jest, gdzie go nie ma. Bo czasem no właśnie ta taka deklarowana podmiotowość i partycypacja no wygląda bardzo różnie, tak, uczestnictwo młodych tutaj jest na przykład na tym przykładzie, w tej wersji tej piramidy czy drabiny funkcjonuje jako od najniższego takiego poziomu jako informowanie, to już jest jakiś udział, to jest już jakieś uczestnictwo, tak, kiedy my jako dorośli decydujemy o projekcie, ale młodzi go rozumieją i włączają się jako ochotnicy. Robią coś, co my wymyśliliśmy, my chcemy ich zachęcić, tłumaczymy im, dlaczego nam na tym zależy, informujemy ich i zachęcamy do współpracy. Już jest jakaś forma uczestnictwa, tak? To jest najniższa forma uczestnictwa, taka wymagająca minimum podmiotowości, ale realizująca ten cel, tak? Wyżej jest konsultowanie i informowanie, kiedy bierzemy w ogóle pod uwagę opinię młodych przy podejmowaniu decyzji, kiedy jest to sytuacja, kiedy możemy to robić, bo oczywiście nie zawsze możemy to zrobić nawet w kwestiach prawnych, tak? Czasami możemy po prostu poinformować, że coś musi być zrobione tak, a nie inaczej, bo tak wymaga od nas prawo, my jesteśmy dorośli, bierzemy odpowiedzialność za to, ale możemy też w kolejnym kroku konsultować i informować, jeżeli chcemy włączyć młodzież. Możemy włączyć do współpracy zainicjowanej przez dorosłych, tak? Ale to z młodymi razem my podejmujemy decyzje i to jest od nas zależy właśnie w jakim stopniu to wprowadzimy w życie. Może to być sama inicjatywa młodzieży, kiedy to młodzi inicjują proces i prowadzą działania, a dorośli są nieobecni. To prawdopodobnie nie będzie ten przypadek, o którym mówimy dzisiaj, czyli projekt w ramach Szkoły Twórczych Praktyk, ale takie inicjatywy są, przecież młode osoby się czasem angażują w zupełnie oddolne, własne działania, w których dorośli są nieobecni. I tak naprawdę też ostatnio miałam okazję słuchać takiego bardzo ciekawego podcastu właśnie z psychologiem, który zajmuje się młodzieżą, że takie inicjatywy są coraz rzadsze w dzisiejszym świecie, przynajmniej w naszym rozwiniętym społeczeństwie. Bardzo dużo tych inicjatyw młodzieży jest gdzieś tam, ma trudności związane nawet z komunikacją, z tym, że jesteśmy podwożeni samochodem, mieszkamy daleko od siebie, już często nie łączy nas wspólne podwórko i tak dalej, więc takie inicjatywy są już dość rzadsze, może nie rzadkie, ale rzadsze niż były kiedyś, przynajmniej tak w oczach psychologów to może wyglądać, ale one są wciąż, tak, i nie zapominajmy, że to też wzmacnia podmiotowość, to, że dzieci i młodzież robią coś zupełnie sami. No i taka kolejny szczebel to jest współpraca zainicjowana przez młodych. Młodzi coś inicjują, ale potem wspólnie z nami, z dorosłymi podejmują decyzje. Znaczy tak naprawdę to oni podejmują decyzje razem z nami. To jest trochę właśnie odwrócenie takiego balansu od tego, kiedy konsultujemy i informujemy, tak? Kiedy bierzemy ich opinię pod uwagę, albo i my to przepraszam, my to inicjujemy i wspólnie podejmujemy decyzję, ale ta inicjatywa jest od nas, tak? Ale tutaj możemy przejść do punktu, kiedy inicjatywa tak faktycznie naprawdę, co my chcemy zrobić, pochodzi od młodzieży. To jest taki też już wysoki stopień uczestnictwa i podmiotowości. A
Dla kontrastu, te brak uczestnictwa młodzieży to jest to coś, co jest właśnie nazywane tokenizmem, dekoracjami albo manipulacją wizerunkiem, kiedy w ogóle młodzież jest wykorzystywana tylko po to, żeby być, żeby swoją osobą właśnie jakoś legitymizować nasze działania, albo na przykład zapraszamy młodych do projektu, ale nie dajemy im żadnych możliwości wpływania na niego tak faktycznie, nie angażujemy ich w podejmowanie decyzji, chociaż obiecujemy to, tak? Albo sprawiamy tylko tokenizm, czyli sprawiamy tylko takie wrażenie, że to robimy, ale tak naprawdę inicjujemy te wszystkie działania, robimy działania partycypacyjne, robimy coś razem, a na końcu i tak robimy tak, jak my uważamy, bo wiemy lepiej. To też jest taka pułapka, którą często my dorośli wpadamy i to jest coś, co bardzo podkopuje podmiotowość i właśnie kończy się tym, że jeżeli rozbudzamy nadzieję, że coś ode mnie zależy, od tego młodego człowieka coś zależy, ja mogę na coś wpłynąć, a potem się koniec końców okazuje, że i tak wszystko jest tak, jak od początku dorośli sobie wymyślili, no to bardzo podkopuje właśnie podmiotowość, bardzo to osłabia i te nasze cele rozwojowe wtedy no nie tylko nie zostaną osiągnięte, ale wręcz możemy właśnie w ogóle zaszkodzić takiemu poczuciu podmiotowości, które już młody człowiek miał. Więc bądźmy na to wyczuleni, że oczywiście różne sytuacje się zdarzają w życiu, ale nie zapominajmy o tym, że tutaj też kluczem jest konsultowanie i informowanie. Jeżeli wiemy, że coś musi się zmienić, mimo że obiecaliśmy młodzieży, że będzie miała na coś wpływ, okazuje się, że z niezależnych przyczyn nie może mieć, konsultujmy, informujmy, mówmy o tym wprost. Zawsze pamiętajmy o tym, że informowanie i bycie takie poczucie wywierania wpływu na otoczenie, nawet jeżeli gdzieś tam są przeszkody, jest naprawdę kluczowe i możemy to tej naszej młodzieży zapewnić w takim wspólnym działaniu. Wspólne działanie, no właśnie, partnerstwa, tak jak było na poprzednim kilka slajdów temu, oprócz celów postawionych wspólnie i oprócz podmiotowym, który pod takim nadrzędnym, którym jest podmiotowość w takich projektach, jest też wspólna diagnoza. Wspólne diagnozowanie tego, czym w ogóle chcemy się zająć, co jest dla nas ważne, dlaczego to jest dla nas ważne, co my chcemy tak naprawdę w tych projektach naszych wspólnych osiągnąć. No i właśnie tutaj chciałam zatrzymać na diagnozie, na początku trochę o niej powiedzieć, tak rozwiać może parę jakichś mitów, wątpliwości, bo diagnozy często są jeszcze wciąż postrzegane jako takie trochę przerażające słowo, kojarzące się z lekarzem też, nieczęsto, no bo diagnoza, co to takiego jest. A później przejść do takich już bardzo konkretnych, narzędziowych rzeczy, gdzie chciałabym Wam pokazać w to, jak na przykładach, które ja osobiście znam z mojego doświadczenia, jak można tak właśnie podmiotowo, wspólnie, partycypacyjnie tą diagnozę tworzyć. To na początku, co to jest w ogóle diagnoza? Diagnoza to jest rozpoznanie potrzeb i potencjału naszej społeczności. To jest najkrótsza chyba definicja. Potrzeby i potencjały, możemy je badać w różny sposób, ale... Och, chyba coś mi tu pokazuje, że mam słabe... Coś mi z... słabe łącze, mam nadzieję, że mnie słychać. Potwierdź mi, Olu, czy mnie dalej słychać. Tak, tak, słychać cię dobrze. Okej, bo mi tu wyskakuje po prostu, że jakieś moje połączenie jest niestabilne. Mam nadzieję, że wszystko jest okej, w razie czego dam znać. Dobra. No dobrze, więc diagnoza. Rozpoznawanie potrzeb i potencjałów. Najkrótsza definicja i to jest to, co naprawdę, o co nam chodzi. Różne drogi do tego prowadzą. Chciałabym też poruszyć kilka z nich i pokazać na przykładach, ale ogólnie jeśli poznamy potrzeby i potencjały, to z jednej strony możemy na te potrzeby odpowiedzieć, z drugiej strony jak poznamy potencjały, to możemy coś od siebie zaproponować, bo nie zawsze musimy działać tylko w ten sposób, że odpowiadamy na wyrażone potrzeby, prawda? No bo czasami po prostu potrzeby to jedno, a z drugiej strony nawet nie wiemy, jeśli czegoś nie znamy, jeśli nie wiemy, że coś istnieje, jeśli nie wiemy, że coś możemy, to często nawet o tym nie marzymy, nie tęsknimy za tym, nie wyrażamy takiej potrzeby, no bo nie wiemy o tym, że coś takiego jest. Więc to jest też poznanie takiego potencjału i później odpowiedzenie na niego, że o, widzę, że tutaj jest w naszej grupie młodzieży, z którą współpracujemy, czy w innej, czy w naszej najbliższej okolicy jest jakiś potencjał, super rzecz, którą możemy wykorzystać. Diagnoza to też przede wszystkim sztuka zadawania sobie pytań o to, ile naprawdę wiemy o otaczającej nas rzeczywistości i udzielania uczciwych odpowiedzi. To znaczy też udzielania czasami odpowiedzi, że nie wiem, mimo że żyję całe życie w jakimś miejscu, to w sumie tak naprawdę nie wiem, nie zastanawiałem się nigdy nad tym. To też często się zdarza i bardzo często, dopóki ktoś nie zwróci, nie zapyta nas o coś wprost, ktoś z zewnątrz, to nawet w sumie nie zadajemy sobie takich pytań. Myślę, że każdego z nas gdzieś mogło to spotkać w życiu, że
odpowiadaliśmy, kurczę, w sumie nie wiem. I ważne jest w diagnozie, żeby też szczerze odpowiedzieć na to, że w sumie nie wiemy, mimo że mieszkamy gdzieś na przykład całe życie, znamy się wiele lat, czegoś możemy nie wiedzieć, tak? Nie, możemy tego nie wiedzieć, ponieważ nigdy po prostu w całym tym naszym życiowym rozgardiaszu po prostu nie zadaliśmy sobie takiego pytania. I to jest w porządku, to się zdarza wszystkim i wszędzie, a diagnoza jest właśnie po to, żeby sobie świadomie takie pytanie postawić. To jest diagnoza, to też właśnie sztuka zadawania pytań innych i bycia otwartym na wysłuchanie ich odpowiedzi. To znaczy właśnie też wychodzenie spoza takiego, z takiego naszego pudełka, że skoro ja tu jestem, ja tu mieszkam, ja to wiem, ja tu pracuję, już od wielu lat tu działam, to po prostu wiem. Bo mamy swoją wersję, oczywiście, że my coś wiemy, mamy swoją wiedzę, która jest bardzo cenna, ale zawsze powinniśmy być otwarci na uzupełnianie jej z zewnątrz, że nawet posłuchanie czyjejś innej perspektywy, z którą się nie zgadzamy, może nam dać to, że zrozumiemy może w jaki sposób myślą inni ludzie po prostu, tak? Że my wiemy na przykład, że czujemy, z naszego doświadczenia to tak wcale nie jest, ale ta osoba tak myśli, bo na przykład może ma dostęp do innych informacji, może słucha kogoś innego, czegoś innego, obraca się w innym towarzystwie, inaczej po prostu to widzi, jej sytuacja życiowa jest inna i widzi to jako minus, coś co my widzimy jako plus. Warto zadawać pytanie innym i naprawdę tak z otwartością słuchać, bo wtedy nam może to dużo, dużo powiedzieć o tym, o miejscu, które wydaje nam się często, że bardzo dobrze znamy. I to jest właśnie przez takie uważne słuchanie, przez tą uważność, którą wcielamy w życie tymi pytaniami, to jest narzędzie, które pozwala nam istnieć i działać w naszej społeczności bardziej świadomie. Uważnie obserwując nie tylko to, czego jeszcze nie wiemy, ale także to, co jest nam bliskie i znajome, a co wciąż może skrywać znaczenia, które wciąż czekają na inne, świeże spojrzenie i to może właśnie my to spojrzenie nadamy właśnie. Diagnoza to oczywiście także poznanie odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Może my już coś wiemy, że chcemy się dowiedzieć. Wiemy, że czegoś nie wiemy i chcemy się dowiedzieć, gdzie ta młodzież spędza na przykład wolny czas. Chcemy wiedzieć, co ona tak naprawdę myśli o bibliotece. Chcemy wiedzieć, co ona czyta, bo mówi się, że młodzież nie czyta, ale młodzież czyta, ale tylko co? Jeśli nie w bibliotece, to gdzie na przykład, prawda? Więc chcemy poznać odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Musimy sobie uświadomić, czego nie wiemy. Diagnoza to także integracja naszego zespołu oraz odbiorców naszych działań. To jest diagnoza sama w sobie, jako proces. To jest proces, jest integracyjna. To jest coś, co spoli nasz zespół w działaniu. Przez działanie zintegruje nas, sprawi, że będziemy mieli właśnie wspólny cel, wspólną drogę przejdziemy. To jest naprawdę fajne działanie, żeby z młodzieżą przejść to razem. Też właśnie takich trochę pobocznych celów, to także inspiracja i dobra zabawa, bo nigdy nie wiemy, co nas zainspiruje, gdzieś możemy podchwycić jakiś pomysł, który później okaże się świetny i wcielimy go w życie. To jest właśnie dobra zabawa, bo to też jest ważne, żeby po prostu ten projekt był też dla uczniów dobrą zabawą, taką odskocznią, czymś, co przy okazji rozwijając swoją sprawczość i podmiotowość, będą się po prostu dobrze bawić. Diagnoza także promocja, to może być od razu już promocja naszych działań, bo jeżeli będziemy się czegoś dowiadywać, będziemy chcieć się czegoś dowiedzieć, będziemy pytać, no to już się rozejdą wieści o tym, że coś robimy, że jest jakaś grupa, która chce coś stworzyć, która chce coś zrobić. To jest też proces, tak jak już wspomniałam parokrotnie, pewnie już proces. To jest proces, który nie daje wyników raz na zawsze. Diagnoza to jest coś, co powinniśmy właściwie, ale też tak często nieświadomie robimy ciągle, bo ciągle uaktualniamy naszą wiedzę. Każde kolejne doświadczenie dodaje nam trochę taką cegiełkę do naszego myślenia, okej, czyli to jest trochę inaczej niż myślałem, albo och, to właśnie tak przypuszczałem, że tak jest, tak? Coś może nam ten murek zburzyć, coś może nam go pomóc zbudować na powrót, ale to jest proces, który trwa i nie ma takiego zakończenia, że możemy go spisać, odłożyć na półkę i to jest już diagnoza, która będzie aktualna kolejne 30 lat, tak? To na pewno nie. Na pewno możemy sobie ten jako proces zamknąć, spisać i gdzieś odłożyć i na przykład wracać do niego po jakimś czasie. Możemy ją uaktualniać, ale nie zapominajmy, że to jest proces, który się dzieje, który jest trwały. No i diagnoza to także myślenie w kategoriach działanie z kimś, ze społecznością, z jakąś grupą, a nie działanie dla, nie działanie dla kogoś. No i jeśli chodzi o praktykę, no to zazwyczaj właśnie jest takie pytanie, no dobrze, ale jak przeprowadzić tę diagnozę? Ona jest taka, to dużo, dużo słów, dużo takich idei. Jak się właśnie, ale tak konkretnie, to jak się za to zabrać? No właśnie, krok po kroku. To jest taka moja krótka bardzo odpowiedź. Krok po kroku. Nie myślmy o tym, że to jest wszechogarniające, za duże, że to jest tyle rzeczy można tutaj zrobić, co ja w ogóle mogę zrobić.
krok po kroku. Możemy to sobie rozpisać. Po dzisiejszym spotkaniu możecie sobie zapisać krok po kroku, jakie macie pomysły, że chcecie, jakie pytania chcecie zadać, jakie narzędzia chcecie użyć, kogo chcecie do tego zaprosić, krok po kroku, tak żeby nie od razu rzucać się właśnie na sam szczyt schodów, ale żeby to zrobić powoli i tak, żeby to właśnie nie było przytłaczające ani dla nas, ani dla naszej grupy. Przede wszystkim też diagnoza to jest działanie zespołowe i działanie partnerskie. To jest działanie, do którego możemy jak najbardziej, nawet powinniśmy zaprosić więcej osób, więcej partnerów niż tylko my, niż tylko na przykład dwie osoby albo tylko trzy osoby czy dwie instytucje. Możemy jak najbardziej rozszerzać nasze pole. Podstawa diagnozy to jest zespół i partnerstwa i ja zawsze właśnie zachęcam, żeby w partnerstwie no właśnie nie być taką samotnym, po prostu zagubioną surykatką, która trochę nie wie, trochę się boi. Słuchajcie, surykatki są stadne i działają w stadzie i mają w tym dużo racji. Trzeba no właśnie działać razem i nie dać się też nie pozwolić, żebyśmy w partnerstwie kogoś wystawili w ten sposób, żeby to ktoś był odpowiedzialny za diagnozę, to ty już sobie to zrobisz, a ja się wezmę za coś innego. Diagnoza, jak w całym projekcie, powinniśmy być z tym razem. Razem, bo co dwie głowy to nie jedna, co dwie pary oczu to nie jedna i tak samo i cztery, i pięć, i osiem. Więc pamiętajmy o tym. A kto może nam pomóc w diagnozie? Kogo możemy zaprosić do zespołu? Bo pamiętajmy, że do zespołu samego, do samej diagnozy nawet możemy zaprosić też inne osoby. Możemy zaprosić osoby, które nam pomogą w jednym małym wycinku. Pomogą nam przeprowadzić jakieś jedno, na przykład zadać jedno pytanie jednej grupie, jeśli chcemy. To mogą być inni nauczyciele. Możemy ich poprosić, czy mogliby nas nawet, nie wiem, przedstawić swojej klasie, pozwolić wejść na lekcję, zapytać klasy o coś, czy o czego chcemy się dowiedzieć. Inni nauczyciele mogą to być. To mogą być uczniowie szkoły, naszej szkoły, spoza projektu. Nie biorą w tym udziału, nie zdecydowali się z jakiegoś powodu, po prostu nie są uczestnikami, ale mogą nam pomóc, mogą nas gdzieś zaprowadzić, mogą nam pomóc z materiałami, mogą nam pomóc na różne sposoby. Mogą być uczniowie innej szkoły, pracownicy biblioteki, inni niż my, pracownicy innych zaprzyjaźnionych instytucji. Mogą to być nawet stali odbiorcy naszych działań, stali na przykład czytelnicy w przypadku bibliotek, którzy, no właśnie, już możemy z nimi porozmawiać, oni mogą nas nakierować na coś, im możemy zadać te pytania, oni nas znają, ufają nam, ale my też się ufamy im. Mogą nam pomóc, może będą do nas też od razu tak lepiej nastawieni, bardziej otwarci, to jest też dobra droga, żeby tak zaczynać od osób najbliżej nas. To może być młodzież z miejscowej organizacji, to mogą być harcerze, może być jakaś inna grupa zorganizowana, to mogą być seniorzy z klubu seniora albo z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jeśli chcemy dowiedzieć się czegoś więcej o grupie jakiejś międzypokoleniowej czy właśnie o grupie seniorów, no to szukajmy tam, gdzie oni są, tak? Tam gdzie oni się zbierają i zapraszajmy ich do tego, żeby to oni też pomogli nam trafić do swoich rówieśników na przykład, tak? Do innych instytucji, których może nie znamy. To mogą być też miejscowe liderki, liderzy, członkinie KGW, koło gospodyń wiejskich, OSP, młodzieżowe drużyny pożarnicze. Różne są tutaj opcje, wy najlepiej wiecie, co jest w waszej okolicy, ale miejscowe liderki i liderzy to często mogą być sołtysi, sołtyski, jakieś osoby, które są właśnie jakoś rozpoznawalne w społeczności. One mogą mieć narzędzia, których my potrzebujemy, tak? Możemy o nich wyjść z prośbą o te zasoby, z prośbą o podzielenie się tymi zasobami. Nie musimy się zamykać tylko w partnerstwie, możemy ich zaprosić, ale możemy ich tylko zaprosić niekoniecznie do partnerstwa, jeśli nie mają na to przestrzeni, możemy ich to po prostu do współdziałania poprosić, tak? Mogą udostępnić nam salę, zaprosić ludzi do świetlicy wiejskiej. Różne rzeczy, naprawdę, ja też różne rzeczy już robiłam i do różnych ludzi z różnymi pomysłami i prośbami przychodziłam i to często naprawdę działa. Pomyślmy też, czy możemy poszerzyć nasze partnerstwo, nawet jeśli to będzie tylko o diagnozę. Jeśli na przykład w temacie diagnozy możemy z kimś podjąć takie, rozszerzyć to partnerstwo z perspektywą, że może kiedyś jeszcze nam to się przyda, to może jakieś inne szkoły, może nawet uczelnie mamy, tak, które mogą z nami współpracować w najbliższej okolicy. Jakieś instytucje publiczne, instytucje kultury, urząd, może Młodzieżowa Rada Miasta jest, organizacje pozarządowe, które działają u nas, nawet firmy prywatne, jakieś lokalne, nieduże, kwiaciarnia, piekarnia, coś, co jest w naszej okolicy. Może oni też będą zainteresowani tym, żeby coś zrobić wspólnie, albo żeby po prostu, nawet jeśli nie mają
oczywiście przestrzeni, bo często nie mają, żeby się zaangażować w cały projekt, to też nie o to chodzi, mogą nam pomóc po prostu być naszym partnerem typowo w diagnozie na przykład, tak? W takim działaniu, w działaniu aktywnym, które jest też dobrze wychodzi na zdjęciach, więc może ktoś jakiemuś biznesowi lokalnemu się przyda, może ktoś chciałby później właśnie z nami coś dalej robić. Różne mogą być scenariusze. Więc zastanówmy się, czy jakieś tutaj partnerstwa możemy, czy nasze partnerstwo możemy jakoś rozszerzyć, ale przede wszystkim zacznijmy od siebie. Zacznijmy od autodiagnozy, czyli od tego rozpisania właśnie, co mamy, co ma każdy z nas, co mamy wspólnie, jako szkoła i biblioteka na przykład, jakie są nasze mocne i słabe strony, jak się uzupełniamy, co nas ciekawi, co nas interesuje, nas jako ludzi po prostu, przecież jesteśmy też przede wszystkim w tych partnerstwach ludźmi, osobami ze swoimi zainteresowaniami i pasjami. Jakie tematy chcemy zgłębić, co nas interesuje, co już o tym wiemy, skąd możemy się dowiedzieć, jak będziemy się wspierać, tak? To też jest takie pytanie, które warto sobie zadać, w ogóle jak będziemy się wspierać, co mamy, to jest trochę takie nawiązanie do pierwszego, co mamy, co ma każdy z nas, jak będziemy się tym wspierać? Ja mogę ci dać to, ty możesz mi dać tamto. Ja mogę, jeśli będziesz chciał coś zrobić, to ja akurat tak się składa, mam przestrzeń do tego na przykład, żebyś mógł się gdzieś spotkać. Zróbmy taką autodiagnozę, nawet jeżeli ona będzie taka w formie krótkiej i szybkiej burzy mózgów, to warto sobie taką autodiagnozę zrobić, zanim wyjdziemy na zewnątrz. Sama diagnoza, już po tej autodiagnozie, czyli takim spojrzeniu w siebie, no to musimy wyjść na zewnątrz, tak? Musimy sprawdzić, co w ogóle jest wokół nas, co nas interesuje, czy są jakieś tematy, które nas ciekawią. Temat, wokół którego chcemy zrobić na przykład nasze działanie w ramach Szkoły Twórczych Praktyk. Zadajmy sobie pytanie, dlaczego w ogóle przeprowadzamy tę diagnozę? Czy dlatego, że my chcemy się czegoś nowego dowiedzieć, zupełnie znaleźć temat, bo nie mamy żadnego pomysłu? Czy może chcemy dowiedzieć się więcej o temacie, który już mamy trochę wstępnie wymyślony, już wiemy, co nas interesuje i chcemy się dowiedzieć więcej o nim? No, jaki chcemy, żeby był efekt tego badania? Czy chcemy się, no właśnie, czy tym efektem ma być nasze, nie wiem, poznamy nowych ludzi i będziemy wiedzieć, do kogo się zwrócić w tym naszym projekcie? Czy zbierzemy materiały bardzo konkretne? Czy będziemy robić coś związanego z historią lokalną i już zbierzemy materiały, będziemy wiedzieli, gdzie, od kogo i gdzie, jak się do tego dostać? I do czego posłużą nam wyniki badania? Jaki problem pomogą rozwiązać w ogóle, tak? Jakby co mamy, jaki mamy tutaj naszą taką hipotezę, chcemy coś zrobić, na przykład to może być temat ekologiczny, tak? I to pomoże nam rozwiązać problem niskiej świadomości, na przykład na temat segregowania śmieci albo innych tematów, to tak teraz tak już rzucam z głowy. Do czego nam posłużą te wyniki, tak? Zadajmy sobie takie pytania o cel. Ja wiem, że teraz dużo trochę mówię o tych celach i o tych właśnie, że zadajmy sobie pytanie, jaki mamy cel, ale to często jest kluczowe i tak naprawdę potem trochę nam ujmuje pracy, jak już mamy zgromadzony ten materiał i nie wiem, co z nim zrobić trochę, to możemy się wrócić do tego, że okej, to po co ja w ogóle robiłam tą diagnozę? I okej, dobra, no to jest poboczne, to tu możemy się na tym skupić, bo naszym celem było dowiedzenie się konkretnie, na przykład jak osoby starsze spędzają czas, bo chcemy zrobić projekt wielopokoleniowy czy międzypokoleniowy, tak? Wtedy nam to pomoże po prostu, jeśli sobie już odpowiemy na to pytanie, po co my to w ogóle robimy. No właśnie, a pytania mogą być bardzo różne. Ja tu podałam takie dwa przykłady, to jest pierwszy, za chwilę będzie drugi. Dwa przykłady pytań, które możemy zadać sobie i jak z tego pytania, które zadajemy sobie, mogą wyniknąć pytania, które zadamy innym, które zadamy na zewnątrz. To znaczy nas może nurtować na przykład, jak młodzi spędzają wolny czas, tak? Jak młodzi ludzie. No i jakby mamy oczywiście tą naszą grupę młodych ludzi, ale może chcemy się dowiedzieć, czy coś jakby poza nimi, tak? Poza tą grupką, czy są jeszcze jakieś sposoby spędzania wolnego czasu, czy ta młodzież gdzieś jest, gdzie możemy odpowiedzieć jakoś na jej potrzeby, czy w ogóle interesuje nas, gdzie oni są, tak? Gdzie są osoby w młodym wieku? Możemy też nas interesować, gdzie są osoby w starszym wieku niż ta młodzież, tak? Też może tak być. I to mogą z tego prostego pytania, które sobie zadajemy, czyli jak młodzi spędzają wolny czas, mogą wyniknąć takie pytania, jak co robisz po szkole w tygodniu, co lubisz robić ze znajomymi,
Tak? To są różne pytania, czy co w ogóle robisz po szkole w tygodniu, a co w weekend, a jak spędzasz wakacje na przykład, tak? Czy nasza młodzież ma czas w tygodniu, czy oni na przykład wszyscy się rozjeżdżają i nie mają, albo może nam się tylko tak wydaje, a oni tak naprawdę potem się jeszcze spotykają i spędzają razem czas, ale my nawet o tym nie wiemy. O czym lubisz czytać? Jakie tematy cię interesują? Jakiej muzyki słuchasz? W jakie gry lubisz grać? Czy znasz więcej osób, które lubią to, co ty? Tak? Czyli takie możemy sobie zmapować trochę takie główne takie, czy może jakieś powtarzają się trendy, jakieś zainteresowania, czy zobaczymy na przykład jakąś taką wyspę, że parę osób to odpowiedziało, że kultura azjatycka, Korea, K-pop albo jakieś inne takie tematy, a może ktoś odpowie właśnie, nie wiem, jakieś konkretne gry na telefon, gry komputerowe, może jest jakaś w ogóle, nie wiem o tym, jest jakaś społeczność, która się tym interesuje i która się w ogóle tym zbiera. To już poszerzy naszą wiedzę o tym w ogóle, jak w ogóle młodzież myśli, jak spędza ten wolny czas, nie tylko jakby co my możemy dla nich zrobić, bo to też niekoniecznie musi o to chodzić, ale też o to, jak oni w ogóle sobie wyobrażają fajne spędzanie czasu, tak? Co jest dla nich atrakcyjne, to znaczy, gdzie oni spełniają swoje potrzeby przynależności do grupy, bycia razem i tak dalej. No właśnie, pytanie też może być na przykład, jak utrzymujesz kontakt ze znajomymi, bo nam się może wydawać, że siedząc w telefonie oni do siebie piszą, ale czy oni do siebie piszą, czy nie? Jak tak naprawdę, tak? Czy to są komunikatory, czy jakoś inaczej ze sobą utrzymują kontakt? To mogą być ciekawe pytania dla nas, które najczęściej się może nie zastanawiamy, albo właśnie to są takie pytania, na które wydaje nam się, że znamy odpowiedź. I możemy się w tym upewnić, możemy jakby znaleźć potwierdzenie naszych przypuszczeń, ale może się zaskoczymy. Kto wie, nie dowiemy się, dopóki nie spróbujemy. Drugi przykład to jest pytanie, co jest naszym nieoczywistym dziedzictwem, tak? Jeśli jesteśmy w miejscowości, która na przykład jest bardzo znane z czegoś historycznego, to możemy tak przekór trochę zapytać, okej, okay, ale czy mamy coś jeszcze? Czy mamy coś jeszcze niż ten zabytek na przykład, który jest wszędzie znany? I może znajdziemy coś takiego, co jest ważne dla nas, dla naszej społeczności, dla naszego miasta, miasteczka, wsi, co nie jest właśnie tym pocztówkowym zabytkiem. Albo może jesteśmy w miejscowości, w której, tak jak się mówi, nic nie ma. Więc czy naprawdę tam nic nie ma? Czy naprawdę nic nie ma? Czy może jest jakieś dziedzictwo, coś wspólnego, coś, co nas łączy, na czym możemy się skupić, co może nas właśnie w czasach, kiedy wszystko nas dzieli, co może nas połączyć? Zadajmy sobie takie pytanie. Możemy to właśnie i z tego prostego pytania, które zadamy sobie, mogą wyjść różne inne pytania, takie jak co Panu się podoba w naszej miejscowości, a co nie, gdzie lubi Pani spędzać czas z rodziną, a gdzie sama, od jak dawna tu mieszkasz, jakie ma Pani skojarzenia z naszą wsią, może wspomnienia z dzieciństwa związane z naszą dzielnicą na przykład, albo co pokazałby Pani turystom w naszej miejscowości, gdyby tacy przyjechali, tak? Nawet jeśli nie mieszkamy w turystycznej miejscowości, to czy jest coś, co, no właśnie, co byśmy pokazali turystom, to czasem nas nakierowuje na takie miejsca, które no, potem się może okazać, że są bardzo ciekawe. Więc takie pytania, które najpierw zadajemy sobie w naszej grupie młodzieży, w grupie partnerskiej, zadajemy sobie pytania, jakie, co nas ciekawi wokół, co nas ciekawi, czy chcemy się skoncentrować na młodzieży i ich spędzaniu czasu, na przykład na młodzieży i jej zainteresowaniach, czy na młodzieży i jej problemach. Czy możemy się chcemy skoncentrować na mieszkańcach, na naszej lokalnej społeczności, wyjść poza szkołę, poza bibliotekę i porozmawiać o tym, co jest ważne dla nas wszystkich? Zadajmy sobie to pytanie, a potem możemy z tych pytań wypisać trochę, tak naturalnie mogą nam wyjść kolejne, takie, które już możemy zadać naszym rozmówcom, naszym osobom, z którymi chcemy porozmawiać. I ważne jest w diagnozie, to też trochę powtórzę to, co już mówiłam, ale innymi słowami, jest dociekliwość, czyli pytamy, aż się dokopiemy. To znaczy, jeżeli dostaniemy taką odpowiedź, że w końcu gdzieś tam dostaniemy, no młodzież to w ogóle nie korzysta z oferty instytucji. Nie przychodzi do domu kultury, nie przychodzi do biblioteki, nie wiem, nie interesuje się dodatkowymi zajęciami żadnymi, to pytajmy dalej, dlaczego tak jest? To nie jest jeszcze ostateczna diagnoza, tak? Dlaczego tak jest? Może dojdziemy do wniosku, kiedy będziemy drążyć i zadawać pytania, że młodzi są zmęczeni i zdezorientowani i oni już naprawdę sami nie wiedzą, tak? Czym to może być spowodowane? Pytajmy dalej. Może wymagania względem nich rosną, a wsparcie najbliższych maleje? Albo może właśnie oni coraz bardziej czują, że już nic od nich nie zależy, że wszyscy robią wszystko za nich, że nikt ich nie pyta tak naprawdę o zdanie, nikogo ich to nie interesuje. Może to.
I następne pytanie, co my możemy z tym zrobić? Czy nasz projekt może jakoś na to odpowiedzieć? Czy możemy na przykład zrobić jakąś kampanię informacyjną? Czy wiemy, czy w ogóle wiemy właśnie, dlaczego jest tak, jak jest? Czy nie zatrzymujemy się przypadkiem tylko na tym takim najprostszym wyjaśnieniu, takim najbardziej, który pierwszy przychodzi, tak? No nie korzysta, bo nie. Tak? No ale dlaczego nie? Może są mu zmęczeni, zdezorientowani, a może korzystają gdzieś indziej, może po prostu oni gdzieś mają swoje życie, centrum swojego życia kulturalnego gdzie indziej. To też może być odpowiedź, więc drążmy temat i kopmy, aż się dokopiemy. To jest taka złota zasada też diagnozy. No dobra, no ale w takim razie diagnoza, co to jest, jak sobie o niej myśleć, jak zadawać pytania, to jedno. Ale jak się wziąć do dzieła, tak? Czyli ten jeden schodek po schodku na tej drabinie, tak? Już wiemy, co chcemy, jaki mamy cel w tej diagnozie, jakie pytania sobie zadajemy, jakie możemy zadać pytania mieszkańcom, rozmówcom, młodzieży. No to zastanówmy się teraz właśnie, jakie w ogóle mamy metody, jak w ogóle możemy dotrzeć do tych odpowiedzi, tak? Możemy pytać oczywiście, ale jedną z takich pierwszych rzeczy, które najczęściej robią badacze, kiedy prowadzą diagnozę, to jest tak zwany desk research, czy też takie badanie już danych zastanych, czyli zastanówmy się, czy już coś wiemy, czy ktoś już coś o tym napisał wcześniej po prostu, tak? Jeżeli wyjdzie nam jakoś w burzy mózgu, gdzieś tam w rozmowie nam wyjdzie z młodzieżą, że tematem jest może być ekologia, zdrowie psychiczne, jakiś inny temat, nasze lokalne dziedzictwo, czy ktoś już o tym napisał, czy są jakieś dane, na których możemy się oprzeć, czy to są dane statystyczne, czy raporty jakieś, które możemy zdobyć, nawet z takich właśnie miejsc jak Centrum Edukacji Obywatelskiej, albo Instytut Badań Edukacyjnych też dużo raportów wypuszcza, albo tak badanie zeszłego roku bodajże Młode Głowy, czyli właśnie o kondycji psychicznej młodych ludzi, konkretnie właśnie takich młodych ludzi jeszcze w szkole, czy może internet i media społecznościowe, tak? Czy możemy się przejrzeć, czy są jakieś posty tematyczne na ten temat w mediach społecznościowych, jakieś grupy na Facebooku, webinary, podcasty, coś, co nas naprowadzi. Mogą to być także książki, publikacje naukowe, ale nie tylko, to może być też literatura piękna, może być fotografia, muzyka, film. Czasem to się może wydawać takie trochę niepasujące tutaj do tej układanki, no bo okej, możemy sobie tak... Wybieramy sobie roboczo jakiś temat, możemy sobie sprawdzić, czy coś o tym nie napisał jakiś naukowiec, czy nie ma jakiegoś raportu, czy nie ma na przykład grup na Facebooku na ten temat, no ale co nam może powiedzieć literatura na przykład, albo nie wiem, fotografia, czy jakieś sztuki po prostu. Ale wbrew pozorom czasem może, to znaczy to też zachęcam do takiego szerokiego spojrzenia na to i też takiego włączania młodzieży i ich pomysłów do tego, bo na przykład jak wejdziemy na, jeśli będziemy się zastanawiać nad uczestnictwem w kulturze młodych ludzi, albo w ogóle jaki, nie wiem, co czytają młodzi choćby, możemy wejść na Wattpada, czyli na bardzo popularną stronę, gdzie młodzież i nie tylko pisze swoje tak zwane fanfiki, albo swoje w ogóle pierwsze książki i publikuje je w internecie, możemy zobaczyć, co jest w ogóle czytane. Tak, jakby jakie tematy są wśród młodzieży popularne, jakie są trendy, o czym chcą czytać. I to czasem możemy się spotkać z tym, że to są książki, które my nie uważamy za wartościowe, na przykład jako dorośli. Tak? Ja myślę, że tutaj też bibliotekarki, bibliotekarze trochę też, ale nauczyciele, nauczycielki pewnie może też zrozumieją, że są czasem takie książki popularne wśród młodzieży, które może niekoniecznie uważamy tak za jakieś bardzo godne polecenia, albo nie wiem, uważamy wręcz, że tam na przykład one są źle napisane i to jest w ogóle, to nie jest dobra literatura. Ale jakby przeskoczymy trochę ten poziom, że okej, dobra, to może nie być dobra literatura, ale co to nam mówi o młodzieży, czego ona potrzebuje? Ona potrzebuje czytać o relacjach może, ona potrzebuje, te wszystkie książki łączy to, że możliwe, że to one są o relacjach, że one są o nastoletniej miłości, o tym, jak w ogóle budować relacje z drugim człowiekiem. Może to jest dla nich ważne. Tak? Jeśli już pozwolimy sobie na takie bardziej wcielić się w rolę takiego badacza, a nie recenzenta rzeczywistości, tylko właśnie badacza, to możemy sobie zadać takie pytania i coraz więcej tych pytań budować i znajdować na coraz więcej z nich odpowiedzi. W ogóle teraz dużo tych książek popularnych wśród młodzieży to zaczynały na takich stronach jak Wattpad czy innych też i ci autorzy, te autorki też głównie są bardzo popularne i można się na to zrzymać, tak jak niektórzy się zrzymają na popularność muzyki disco polo na przykład, no ale może jeżeli nie musimy się z tym zgadzać, ale możemy zadać sobie pytania,
dlaczego, tak? Dlaczego, okej. Okay. Dlaczego akurat to, co to daje, czego ludzie potrzebują, czy to jest naprawdę na pewno takie złe, czy możemy po prostu jakoś odpowiedzieć na to pytanie, nawet jeżeli się na ten problem, nawet jeżeli się z nim nie zgadzamy. A może się zgadzamy, ale na pewno myślę, że w diagnozie możemy się spotkać z czymś, co my sami uważamy, że no nie, to jest dla nas, naszym zdaniem to jest nie, to nie jest, to nie ma dużej wartości, ale powstrzymajmy się z oceną i właśnie zapytajmy tych młodych ludzi, z którymi będziemy pracować, co oni o tym sądzą, dlaczego oni o tym, dlaczego to na przykład to czytają, słuchają tego i tak dalej. Zachęcam do takiej właśnie otwartości na każdym poziomie, na każdym etapie tego projektu, ale też etapie diagnozy. I już po tym etapie właśnie diagnozy jako takiego, dobrze, zastanowienia się, co już jest, co już mamy, co już zostało napisane, co już zostało stworzone, możemy przejść do tego, czy jakie chcemy metody takie już takie aktywne w naszej najbliższej okolicy zastosować, tak? Takie metody badawcze w takim najprostszym podziale dzielą się na ilościowe i jakościowe. I metody ilościowe odpowiadają na pytanie ile, jak sama nazwa wskazuje. I głównie to są najczęściej, to są przynajmniej te kwestionariusze i ankiety, takie, które się wypełnia, zaznacza się odpowiedzi i już, tak? Metody jakościowe natomiast odpowiadają na pytanie co, co lubią, co robią, jak spędzają czas, jak myślą, jak rozumieją jakieś pojęcie i dlaczego, dlaczego akurat tak, dlaczego tak się zachowują, a nie inaczej, próbujemy zrozumieć, po prostu to jest trochę takie głębsze, o ile metody ilościowe mogą nam zebrać szerzej, to metody jakościowe pozwalają nam wejrzeć w głębiej. To mogą być właśnie wywiady, rozmowy, warsztaty, animacje, takie dłuższe trochę formy, które pozwolą nam zerknąć w głąb. I ja mam takie przeświadczenie, że projekty młodzieżowe, projekty rozwojowe, projekty, które mają inny cel niż tylko czysta wiedza, lepiej sprawdzają się te metody jakościowe. Te metody ilościowe są często wybierane, bo one, jak ze swojego badawczego pola, bo też jestem właśnie badaczką, prowadzę różne badania, w tym diagnozy, wydaje mi się, że one są pozornie łatwe, że one pozornie wydają się, że one się zrobi je krótko, napisze się jedną ankietę, rozda się wszystkim, łatwe do analizy dane, mamy tutaj odpowiedzi, możemy mieć jakieś otwarte, ale w sumie możemy mieć też zamknięte, łatwo się zlicza. Ale to jest też pułapka, bo to naprawdę jest trudne. Robienie ankiet, dobrych ankiet, które nam coś powiedzą, jest trudne. Takie ankiety powinny być też pytania zamknięte, czyli takie, które już mają określone odpowiedzi. Wtedy dopiero się je naprawdę można ilościowo zebrać, zliczyć, tak? Ale to też nie o to nam chodzi w tych projektach. To nie chodzi nam o to, żeby zebrać jakieś super szerokie dane i jakby gdzieś przedstawić je na forum. To nie jest nasz cel, tak? A ankiety mają te wady, że wykorzystują z góry określone kategorie, żeby dać jakieś odpowiedzi do wyboru, my musimy już je napisać, czyli de facto zamknąć trochę myślenie, zamknąć naszych odbiorców, tych osób, z którymi będziemy rozmawiać, którym będziemy dawać te ankiety, to już je zamykamy w jakichś wyobrażonych przez nas prawidłowych odpowiedziach, tak? No możemy zapytać młodzież, jak spędza czas w też w ankiecie otwartej, ale to też ankieta niestety nie pozostawia dużo miejsca na inicjatywę, i zbiera głównie deklaracje, no i też bywa nużąca, co wpływa na wyniki. Nawet jak zostawimy otwarte pytanie w ankiecie, to musimy się liczyć z tym, że niektórzy będą po prostu je wypełniać szybko, żeby je po prostu szybko wypełniać, szybko oddać, bo na przykład przychodzimy wtedy, kiedy nikt nigdy nie ma czasu, wszyscy jesteśmy zajęci, więc jak ktoś przychodzi z ankietą, to tym bardziej jesteśmy, no coś tam, jak już znamy tą osobę i lubimy, to ją wypełnimy, tak? Albo jak jesteśmy gdzieś tam w jakiejś sytuacji, że no wypada, ale to też bądźmy świadomi to, że to też wpływa na wyniki, jeżeli będziemy rozdawać ankiety i dostawać je od naszych znajomych, od osób, które znamy, to też trochę sprzeciwia się w ogóle idei ankiety jako takiemu właśnie obiektywnemu narzędziu, który powinien być w losowej próbie, tak? Nie tylko naszych znajomych, naszej takiej bańce, tylko no właśnie szeroko, a już to tak szeroko to już jest bardzo trudno dotrzeć z ankietą, więc te badania ankietowe są trudne po prostu i nie bez powodu robią je bardzo duże agencje badawcze często, one są naprawdę skomplikowane, jak zrobimy badanie, ankietę otwartą nawet, z pytaniami otwartymi, czy to online, czy papierową, to możemy dostać odpowiedzi, które nam tak naprawdę no, niewiele powiedzą, tak, że jeśli no, zapytamy, co robisz w wolnym czasie po szkole, i dostaniemy odpowiedź, leżę i oglądam,
no to może być okej, no ogląda telefon, telewizor, grę, no jakby co, psa jak chodzi po pokoju, no co ogląda, tak? Nie wiemy. Wychodzę na dwór sam, czy z kimś, czy w parze, z dziewczyną, z chłopakiem, w parce znajomych, co? Jak robię nic, to to jest nic? No, nie wiemy dużo po prostu, tak? Takie odpowiedzi faktycznie no, już sami moglibyśmy pewnie wymyślić, chociaż na niektóre pewnie byśmy nie wpadli, że na przykład brakuje no właśnie czystych ulic na przykład, tak? A nam chodziło o pytanie związane z kulturą, no ale już nie możemy wrócić do tych osób, bo one już odpowiedziały, często ankiety są anonimowe, już one do nas wróciły, no i jest jak jest, tak? No więc te ankiety, jakby one często gdzieś się przejawiają jako dobra metoda, ale ja jestem z nimi ostrożna i one na pewno są najmniej partycypacyjne stosunkowo. One najmniej takiej inicjatywy wymagają, a nam też o to chodzi. Pamiętajcie, że to, co powiedziałam na początku, diagnoza to jest też okazja do integracji, to jest okazja do scalenia naszego zespołu, scalenia też grupy tych młodych ludzi, nas ku wspólnemu celowi. Nie załatwimy tego po prostu robiąc ankietę i wypuszczając ją w świat gdzieś, tak? To nie spełni tego celu. Dlatego bardziej polecam metody jakościowe, które polegają na takiej bliższej interakcji z drugim człowiekiem. Mają mniej ustrukturyzowaną formę, ale pomagają na poznanie możliwie różnorodnego obrazu świata, który nas otacza. A taki świat przecież jest wokół nas, różnorodny, nie da się go często zamknąć w jakichś słupkach i wykresach. Pomagają nam zrozumieć, co się dzieje, nie tylko co się dzieje i ile tego, ale też właśnie co, dlaczego. Możemy zadać dużo różnych pytań następnych, tak? I uświadamiają nam złożoność kontekstu, bo często nam się wydają rzeczy oczywiste, a później okazują się wcale takie nie być. No i z tych narzędzi badawczych takich jakościowych, no to takie chyba najbardziej klasyczne to są wywiady, czyli rozmowy. One mogą się nazywają wywiady indywidualne, wywiad, czyli z jedną osobą, wywiad grupowy, czyli właśnie z grupą ludzi, tak? Na przykład mamy jakąś grupę, którą coś, mają coś wspólnego, na przykład seniorzy, albo właśnie harcerze, młodzieżowa drużyna pożarnicza, tak? To już tak strzelam. Może być grupa, którą coś łączy i chcemy porozmawiać z nimi wszystkimi, bo zależy nam na ich perspektywie jako przedstawicieli akurat tej grupy. I to się nazywa wywiad, ale tak naprawdę i to trochę tak kojarzy od razu z takim wywiadem prasowym, gdzie są pytania konkretne, ale to może być taka luźna, taka średnio ustrukturyzowana rozmowa, to znaczy wiemy, jakie pytania chcemy zadać, wiemy, jakie tematy, mamy je zapisane, jakie tematy chcemy poruszyć, ale też pozwalamy rozmówcy mówić, nie przerywamy mu, drążymy, zadajemy pytania, upewniamy się, czy dobrze zrozumieliśmy. To daje nam naprawdę dużo więcej informacji niż taka zwykła ankieta. Też nikt nie wypełni ankiety tak dobrze, jak opowie coś w rozmowie, tak? Często wolimy coś opowiedzieć niż napisać i no tak po prostu jest, więc naprawdę takie wywiady, rozmowy grupowe czy indywidualne, jeśli jest jakaś konkretna osoba, którą chcemy zapytać, jakiś specjalista w danej dziedzinie, nie wiem, pani z muzeum, którą chcemy porozmawiać o tym, no to akurat taka rozmowa, wywiad byłby jak najbardziej na miejscu i on jest właśnie, pozwala nam działać jako grupa, pozwala nam działać partycypacyjnie, pozwala nam też właśnie poznać od razu, mówi działanie, od razu poznajemy. Już dostajemy dużo informacji przez samo działanie, czego nie dostaniemy przez wysłanie ankiety na przykład. Innymi takimi narzędziami, trochę pochodnymi wywiadów czy rozmów, są na przykład spacery. To też jest bardzo ostatnio popularna forma. Spacery badawcze, gdzie zapraszamy zapraszamy na spacer po prostu, jakąś grupę ludzi. My możemy nawet w ramach takiej autodiagnozy sami sobie wziąć na spacer w grupie i poprosić młodych, żeby poprowadzili nas swoimi miejscami, szlakiem swoich miejsc w naszej wsi, miejscowości, dzielnicy, mieście. Mogą nam pokazać, gdzie oni spędzają czas, ale też po prostu co lubią, że to ich zdaniem ich miejsce jest fajne, ładne, a tego tutaj się boją, tego nie lubią, albo z tym związana jest jakaś historia. Poznamy trochę to ich oczami, ale też możemy właśnie wyłapać rzeczy, które są ważne w naszej najbliższej okolicy i te, które no właśnie, są na przykład już dobrze rozpoznane, już nie musimy się nimi może w tym momencie zajmować, a takie, które też może wymagają jakiejś naszego na przykład zastanowienia, pochylenia się nad tym i to byłby dobry pomysł na nasz projekt. Jest też taka odmiana spaceru badawczego jak fotospacer i to też może być grupowo, może być indywidualnie, możemy zaprosić grupę starszych, młodszych
do tego, żeby zrobili właśnie sobie grupowo lub w parach, w grupie indywidualnie taki spacer, robiąc jednocześnie zdjęcia na jakiś zadany temat. Czyli na przykład możemy zapytać, słuchajcie, zróbcie zdjęcia, poprosimy was, żebyście zrobili zdjęcia najfajniejszych rzeczy w naszej okolicy. To może być tak bardzo ogólnie, ale też takich rzeczy, na przykład rzeczy, zjawisk, które sprawiają, że jesteś dumny ze swojej miejscowości, tak? Że ciesz się, że tu mieszkasz. Albo takie, które właśnie sprawiają, że w ogóle nie jesteś dumny, że tu mieszkasz, które są twoim zdaniem problemem i warto je zmienić. I wtedy, kiedy po takie zadanie, ciekawe jest też porównanie, z jakimi zdjęciami przychodzą różne osoby. To mogą być osoby z tej samej grupy wiekowej, wiecie, z tej samej klasy nawet, a przychodzą z różnymi rzeczami. Wtedy nam też mogą się otworzyć trochę klapki, że niekoniecznie osoby, które wrzucamy do jednego worka z uwagi na przykład podobny wiek, to naprawdę są, czy to na pewno jest zupełnie, czy słusznie, czy po prostu to są te same osoby, które myślą i czują tak samo, czy może właśnie tutaj jest jakieś rozróżnienie i możemy coś ciekawego z tego wyciągnąć. Także spacery, bardzo też przyjemna, fajna forma, która jednocześnie też zaznacza też naszą obecność, bo jak już będą inni widzieć, będą uprzedzeni na przykład, że idziemy na spacer, Dom Kultury będzie wiedział, że robimy coś takiego, to już od razu też tak podkreśla to, że my tu jesteśmy i że no właśnie pozwala dać się zauważyć, o tak, w środowisku lokalnym. Oprócz spacerów takim trochę bardziej przestrzenną formą, ale już taką właśnie, kiedy nie mamy może, no nie mamy możliwości pójść na spacer, jest rysowanie mapy po prostu. Ja bardzo lubię tą formę, bo ją można wykorzystać do wielu różnych rzeczy. Możemy poprosić o narysowanie mapy bez żadnych szczególnych instrukcji. Po prostu narysujmy mapę swojej okolicy, a swojej najbliższej okolicy, swojej miejscowości. I ciekawe jest porównanie, co się na tych mapach pojawi, bo mapy nie są, one najczęściej nie są wcale takie bardzo obiektywnymi odzwierciedleniem rzeczywistości. Na nich się pojawia to, co uważamy za ważne, coś, co w jednej grupie właśnie bardziej wybrzmiewa niż w drugiej. Ciekawe jest to połączenie, ciekawe jest porównanie, czy różne grupy narysują nasze miasto, naszą wieś, naszą miejscowość w ten sam sposób, czy na pewno widzimy rzeczy tak samo, gdzie jesteśmy my, a gdzie są inni. Ale możemy też narysować mapę z takim pytaniem od razu zadanym, tak? Że narysujmy właśnie mapę miejsc ważnych albo mapę naszych potencjałów, rzeczy, które uważamy, że są super, że są świetne, że pokazalibyśmy przyjezdnym, że uważamy, że tu jest, może powstać coś, czego nie ma, ale naprawdę to jest potencjał, który ma szansę, który ma ogromną szansę, żeby być wykorzystywany w fajny sposób. Więc mapy mogą być w bardzo różny sposób wykorzystywane, ja je bardzo osobiście lubię i też polecam, bo one też uwalniają też kreatywność zawsze na początku, możemy to zrobić w swojej grupie na początek, w swojej grupie projektowej, a potem porównać na przykład te mapy zrobione przez inne klasy, inne grupy wiekowe, wejdziemy na przykład do seniorów, poprosimy ich, żeby poświęcili nam chwilę na jakichś zajęciach albo, nie wiem, przed zajęciami, przed uniwersytetem trzeciego wieku czy klubiem seniora, gdzie się spotykają, żeby to oni nam na przykład coś narysowali. Ja naprawdę mam takie doświadczenie też z osobami starszymi, z seniorami, rysowaniem map i o ile na początku czasem to jest taka trochę bariera, że aha, jak to mamy rysować, a nie pisać, jak dorośli ludzie, ale nie, to jest naprawdę fajnie wychodzi. Mam całe naręcze map narysowanych przez seniorów w różnych projektach, bardzo poważnych projektach, takich, wiecie, ministerialnych projektach, które mają badać jakieś polityki i są zadania, żeby seniorzy coś narysowali po prostu, narysowali mapę swojej okolicy, żeby młodzi rodzice narysowali mapę, bo to najlepiej wtedy nam się lepiej myśli po prostu. Inaczej myślimy, kiedy musimy coś zapisać nad pustą kartką, a inaczej, kiedy zaczynamy rysować, kiedy zaczynamy sobie coś przypominać. To naprawdę jest fajne działanie, więc zachęcam też do map. Innymi takimi metodami, które można wykorzystać na przykład przy okazji jakichś wydarzeń, które się dzieją w naszej okolicy, to są pytania na sznurku czy gadająca ściana. Czasem to się też nazywa drzewko marzeń na przykład, tak? Że to jest po prostu tablica z pytaniem, które chcemy zadać, do którego zapraszamy, żeby dopisywać, napisać na karteczkach i doczepiać spinaczem na przykład swoje odpowiedzi, ale różnica między tym a ankietą jest taka, że my tam jesteśmy, że jest zawsze ktoś, kto to animuje, zachęca albo też czasem opowiada, że w ogóle nam to jest po to, żebyśmy wiedzieli, jaki projekt zrobić, a ciekawe jest, co pan napisał, a dlaczego tak, a co to właściwie znaczy. Możemy się wtedy po prostu dopytać, więc to jest takie bardziej otwarte, mniej zobowiązujące,
też mniej krępujące niż kiedy się dostaje ankietę i trzeba coś napisać z długopisem na kolanie, czasem nie ma gdzie, to tutaj mamy na przykład właśnie tablicę, możemy to wykorzystać. To można robić też w szkole, to jest taki przykład robienia takiej właśnie gadającej ściany, czy też takiej, no właśnie, takiej tablicy z pytaniami, które zrobiła szkoła we współpracy z biblioteką. I uczniowie tutaj dopisywali do chmurek po prostu swoje skojarzenia, swoje odpowiedzi. Pytania mogły być takie proste, bo to mogą być takie rozgrywkowe, jaki jest twój ulubiony bohater książek, komików na przykład, i na tej podstawie zrobimy coś fajnego, albo po prostu wybierzemy jakiś motyw przewodni. Mogą być bardzo różne rzeczy. Mogą być właśnie bardziej lub mniej profesjonalnie wydrukowane, ale to często też sprawia, że chętniej na przykład właśnie młode osoby, ale dorosłe też podchodzą, sprawdzają, o co tu chodzi, w ogóle dopisują swoje odpowiedzi. Więc to jest taki bardzo prosty zabieg, ale da się go zrobić, fajnie go zrobić i w bibliotece, i w szkole, i w różnych innych miejscach. Na przerwie, ale też możemy na przykład zrobić taką przenośną ścianę, gdzie zrobimy na jakichś godzinach wychowawczych, ona postoi w bibliotece szkolnej albo właśnie na lekcjach bibliotecznych. Różne to mogą być rozwiązania. Fajnie zebrać jak najwięcej i przede wszystkim porozmawiać od razu o tych odpowiedziach, tak? Jakby poruszyć to, żeby te odpowiedzi były takim pretekstem do rozmowy. To jest też, myślę, że w tej metodzie takie najważniejsze, żeby to nie było tylko sucha odpowiedź. Jeżeli chcemy na przykład zbadać jakąś przestrzeń i nam zależy na tym, żeby przestrzeń szkoły na przykład zbadać, bo młodzież może interesuje się tym, że czegoś im brakuje w szkole, albo czegoś by chcieli więcej, a czegoś mają na przykład, nie wiem, albo czegoś chcieliby mniej. Możemy zrobić takie ćwiczenie, które oceni naszą przestrzeń, tak? Przestrzeń biblioteki, szkoły, stołówki, świetlicy, czegokolwiek, gdzie po prostu rozdajemy karteczki i uczniowie czy dorośli, grupa, jaką chcemy przebadać, pisze na karteczkach na przykład, że co myśli o danym miejscu, tak? Może przykleić karteczkę tak jak tutaj do fotela i powiedzieć, że super, że jest fotel, mogłoby być więcej. Karteczka na parapecie tutaj na środku, na tym szarym jest, która mówi, słabo widać, ale mogę powiedzieć, że tam mówi, że szkoda, że nie ma więcej kwiatków, przydałoby się więcej kwiatków, więcej zieleni. Tak, możemy przy książce z literaturą, z mangami, z komiksami, jest, że super i że chcieliby więcej takich nowości. Możemy w różny sposób tą przestrzeń badać, właśnie zostawić na przykład, trochę to ograniczyć, dać po 3 karteczki na przykład, 3 zielone, 3 czerwone i 3 dobre rzeczy, 3 fajne rzeczy, 3 słabe rzeczy, żeby opisali. Także taka szybka ocena przestrzeni też może być właśnie zrobiona inaczej, fajniej, ciekawiej niż właśnie ankietowo. Coś, co pewnie możliwe, że znają niektórzy bibliotekarze, niektórzy bibliotekarki, to jest wózek animacyjny, czyli takie właśnie wyjście w teren, wyjście w przestrzeń, poza szkołę, poza bibliotekę, na przykład z książkami z biblioteki, które zachęcamy do tego, żeby się zapisać do biblioteki, zachęcamy do tego, żeby zobaczyć, jakie mamy nowości, ale jednocześnie porozmawiać przy tym, tak? To jest jakiś taki pretekst, te wózki animacyjne, bardzo teraz popularne, też mam wrażenie, bo coraz częściej się z nimi spotykam, są takim pretekstem do rozmowy, bo to właśnie czasem rozmowa potrzebuje pretekstu, chcemy kogoś złapać, no to tak trochę stać na ulicy i zaczepiać to nie do końca, bo może to nie być bardzo też, no, nie dać dużo dobrych efektów, ale jak już będziemy właśnie zachęcać coś, będziemy też taką instytucją, która budzi zaufanie, czyli biblioteka, szkoła, prawda, możemy przy tej okazji porozmawiać, zapytać się o rzeczy, które są dla nas ważne. Jeśli chodzi o grupy takie większe, jak na przykład klasy, kiedy mamy ograniczony czas, to ja też bardzo lubię taką metodę jak World Cafe, czasem to się nazywa też latające flipcharty, czyli gdzie młodzież jest podzielona na mniejsze grupy i na danej dużej kartce, ja najczęściej korzystam właśnie z flipchartów, pokazują takie, znaczy odpowiadają na zadane pytania. I te kartki się zmieniają, przechodzą z grupy na grupę co na przykład 5 minut, czyli dana grupa ma 5 minut na dane pytanie. Na przykład tutaj jest taka na tym slajdzie przykład kartki, gdzie jest napisane, co pomaga w podjęciu własnej inicjatywy, w realizacji własnego pomysłu. Tutaj młodzież odpisywała, co im konkretnie pomaga, tak? Znalezienie grupy wsparcia, świadomość własnej wartości im pomaga, wiara we własne siły. To jest rzeczy, które oni sami pisali, ale które dopiero kiedy wybrzmią trochę ich ustami, czy też tutaj w tym przypadku ich pismem,
sprawia, że to w ogóle zaczynamy, okej, dobra, czyli to jest ważne, tak? Jakby to, kiedy to wybrzmiało, to dopiero możemy się tak naprawdę do tego odnieść. Więc zachęcam też do takich prostych zadawania pytań właśnie w formacie tego World Cafe czy latających flipchartów. One naprawdę też fajnie się sprawdzają na lekcjach. W przypadku młodszych dzieci, ale też dorosłych, to mogą być też rysunki po prostu, albo kolaże, robienie kolaży, które też pomagają nam myśleć w bardziej taki plastyczny sposób. Albo takie zabawy animacyjno-badawcze, to już z takimi mniejszymi dziećmi właśnie często się fajnie sprawdzają. Jest też takie narzędzie jak safari, czyli kiedy trochę chcemy ocenić jakieś wydarzenie albo na przykład doświadczenie czegoś, na przykład drogi do szkoły na przykład, tak? I prosimy, dajemy wybranym osobom takie kartki, gdzie mamy takie polecenia, że zanotuj, że chcesz znaleźć ciekawe wydarzenie w bibliotece. Jak szukasz tej informacji? Albo idziesz rano do szkoły, co mijasz, co musisz zrobić, jakie kroki musisz podjąć po wyjściu z domu. Tak? I żeby poznać, czy na pewno każdy ma taką samą tą drogę do szkoły, czy one się jakoś różnią, czy są jakieś potrzeby, problemy, które możemy zaadresować. Wszystkie takie te podobne i jeszcze inne pomysły są w różnych publikacjach na temat diagnozy lokalnej. Tutaj przedstawiłam Wam przykłady czterech z nich, cztery okładki. One są w wolnym dostępie, ale też jeżeli bylibyście zainteresowani, to ja je mam po prostu, więc mogłabym je przesłać, bo one są do ściągnięcia, ale każdy z innej strony, więc pewnie może by to być trudniej znaleźć, ale naprawdę polecam, bo tam jest, nawet jeśli nie konkretne narzędzie, to po prostu inspiracje można z nich czerpać. I oczywiście, o właśnie, przygotujemy paczkę i wyślemy. I po każdym, pamiętajmy, żeby nie zatrzymywać się tylko na tym działaniu, które jest super, które jest fajne, ale żeby po każdym etapie badania spisywać obserwacje i wnioski, nawet na luźnych kartkach, które potem zbierzemy sobie do teczki czy do segregatora. Spotykajmy się regularnie, na przykład możemy się spotykać co tydzień, co miesiąc, ale regularnie, żebyśmy sobie mówili, ok, czego się dzisiaj dowiedzieliśmy. Teraz w tym miesiącu mieliśmy zrobić latające flipcharty czy World Cafe w trzech klasach, czego się dowiedzieliśmy, jakie mamy wnioski. Albo w tym miesiącu mieliśmy piknik i wyszliśmy z gadającą ścianą albo z drzewkiem marzeń, gdzie zapraszaliśmy do pisania odpowiedzi, co z tego mamy, jakie mamy wnioski. Możemy to zrobić właśnie w dłuższym okresie, w krótszym, wszystko możemy dopasować do siebie, ale pamiętajmy, żeby o tym rozmawiać, żeby to nie znikło gdzieś tam, tak, żeby to się nie rozeszło. Rozmawiajmy o tym i też zapisujmy główne wnioski, to mogą być naprawdę w punktach nawet spisane, ale warto je mieć przed oczami. Zwracajmy oczywiście uwagę przede wszystkim na to, co nas zdziwiło, zaskoczyło, zaciekawiło, drążmy dalej, tak, kopmy, aż się dokopiemy, szukajmy między wierszami, nie poprzestawajmy na powierzchni informacji, to jest bardzo ważne. No i słuchajcie, na sam koniec, już tak kończąc ten dział o tej diagnozie, która właśnie potem przerodzi się w jakieś pomysły, inspiracje, w to, co, na czym zbudujecie swój wspólny z młodzieżą projekt, chciałam już tak już naprawdę hasłowo na sam koniec pokazać parę pomysłów, parę takich inspiracji, które z własnego doświadczenia mogę polecić, które ja realizowałam w różnej formie, znaczy tam różny był stopień zaangażowania młodzieży, od takiego zupełnej takiej partycypacji, gdzie to młodzież proponowała, wykonywała i była odpowiedzialna za większość rzeczy, do takich, gdzie młodzież uczestniczyła tylko w jakimś kawałku, bo na przykład to był jakiś projekt, w którym więcej uczestników było, różne pokolenia, więc młodzież była tylko jednym z wielu. Więc to są bardzo różne przykłady, ale każdy z nich można dostosować oczywiście do różnych warunków. Pierwszy projekt to jest projekt Między pokoleniami, etnografia i dziedzictwo się nazywa i polegał w skrócie na tym, że młodzież, ale też my, dorośli, badacze, osoby, które były tym zainteresowane, pytaliśmy się starszych mieszkańców, jak oni spędzali wolny czas, jak się bawili jako dzieci. Jakie były są ich wspomnienia z dzieciństwa, jak wyglądał ich dzień, porównywaliśmy to z tym, jak wygląda dzień dzisiaj, jak wygląda dzień dziecka, dzień matki, ale taki codzienny, dzień dziecka, dzień matki, dzień ojca, wiecie, jak to jest, jak to się zmieniło przez pokolenia. To był bardzo fajny projekt i w różnym szerszym, węższym aspekcie, bardziej pogłębionym, mniej, można to jak najbardziej też powielić albo w inny sposób się tym zainspirować. Tu padło pytanie, czy szkolenie jest rejestrowane i czy otrzymamy to nagranie. Z tego co wiem, to tak, jest rejestrowane i będzie nagranie.
Drugi pomysł to, drugi taki projekt to są, to jest projekt takiej wsi Kruszyniany na Podlasiu, który jest znany ze swojego pięknego drewnianego meczetu i z mniejszości tatarskiej, która tam mieszka. I tam współtworzyliśmy taką mapę Kruszynian, ale równocześnie też powstały takie pamiątki, bo właśnie młodzież, ale też dorośli, taka wielopokoleniowa grupy myślały o tym, co najbardziej reprezentuje ich miejscowość, jaką by chciały mieć pamiątkę. I w takiej małej serii, bardzo, bardzo krótkiej, takiej unikatowej, takie kubeczki i przypinki powstały w kolorze zielonym z jednej strony, dlatego że zielony to jest kolor islamu, czyli Tatarów, którzy tam mieszkają, też zielone dachy, zielony dach ma meczet, który tam jest, ale też zielony to jest Puszcza Knyszyńska, Białowieska, które są w okolicy, więc też takie mieliśmy tutaj nawiązania. Jeśli chodzi o mapy, to może się już zorientowaliście, że ja bardzo lubię mapy. I mapy, to nie tylko ja w tym brałam udział, oczywiście dużo więcej osób współtworzyło takie mapy małych miejscowości w gminie Sępólno-Krajeńskie. To jest taka mała gmina w Kujawsko-Pomorskim. I samo to jest, Sępólno to jest mała, to jest nieduża miejscowość i gmina, ale jeszcze mniejsze miejscowości to jest Lutowo i Łowo i w tym roku jeszcze robiliśmy dodatkowo miejscowości Skarpa i Komierowo, które są wsiami niewielkimi, ale wspólnie tworzyliśmy ich mapy, które zostały przez grafika opracowane i później je wydrukowaliśmy i na nich pojawiły się takie miejsca właśnie, które łączą ludzi, które są obiegowymi nazwami, tam były Kaczedoły, Manhattan tak zwany, różne inne miejsca, które są znane społeczności lokalnej, które może się na tych mapach odnaleźć, a z tyłu stworzyliśmy z młodszymi uczestnikami gry, zagadki, które są też oparte o lokalną historię czy tradycję, trzeba rozpoznawać zdjęcia, co to za budynek jest sprzed 50 lat na zdjęciu, jak on wygląda teraz, dorysować jakieś szczegóły z kapliczki, która jest w centrum wsi na przykład. Więc to już były takie działania międzypokoleniowe, ale też oparte właśnie o dziedzictwo lokalne. Kolejna mapa, ale to już chyba ostatnia obiecuję, to jest Myscowa. Odnajdziemy się na mapie Myscowej. To jest taka miejscowość w Beskidzie Niskim, która od wielu lat już grozi jej zalanie, bo chcą tam zbudować zbiornik retencyjny przeciwpowodziowy. I ta wieś mogła być zalana, ale od lat się już to nie dzieje, jest trochę tak na granicy. No i właśnie lokalni mieszkańcy też wyszli z takim pomysłem, żeby stworzyć mapę Myscowej i jakby zachować takie wspólne pamięć o tym, co tu się działo w tej wsi, że ta wieś to jest nasze wspólne dziedzictwo młodszych, starszych, jak one się nakładają na siebie te takie warstwy pamięci. To jest projekt Moszczanka, nasza Moszczanka ma już 100 lat, opowieści z dawnych lat. To jest już był typowy projekt stworzony przez młodzież. To młodzież tutaj wymyślała temat, opowiadała historię 100 lat swojej wsi, który później uwiecznili na wystawie, zrobili taki finał własny, taki finał, na którym wernisaż tej wystawy. Też jest oczywiście mapa, ale też stare zdjęcia, które są przeplatane cytatami ze starszych osób, z którymi rozmawiali i to oni wybierali to, co ich najbardziej ciekawi, czy właśnie czas wolny i święta, prace gospodarskie, jak kiedyś wyglądały. W takiej ładnej oprawie graficznej właśnie we współpracy z grafikiem, później to było wydrukowane i też bardzo, bardzo fajnie, to było takie naprawdę taka sprawczość młodzieży była tam bardzo duża, to oni decydowali o większości rzeczy, taki niezbędny, gdzie był potrzebny dorosły, tylko my byliśmy, więc to jest też taki przykład tego właśnie, co powstanie, jeżeli młodzież wspieramy, ale już nie narzucamy im tego, co. Niektóre tematy może by się nie pojawiły, gdyby to od nas zależało, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że to młodzież miała poczucie wpływu na to, co będzie w ostatecznej formie. To jest jeszcze przykład projektu Wielokulturowe Mazowsze, gdzie jest cykl podcastów z różnych miejscowości na Mazowszu, mniejszych najczęściej, które mają historię wielokulturowości, to taką historyczną, jak i współczesną. I to zarówno oprócz podcastów, które nagrywaliśmy po prostu z osobami, które są ciekawymi osobami w danej miejscowości, które też teraz w dobie, kiedy podcasty są bardzo popularne, można myślę, że młodzież spokojnie mogłaby nagrać i zmontować takie nagranie nawet przy pomocy bezpłatnych narzędzi. Tutaj też powstały różne zadania też dla dzieci związane z danym tematem, więc
można, nie trzeba się zatrzymywać tylko na jednym działaniu, ale można oczywiście, wszystko można dopasować do swoich możliwości. I już ostatni taki pomysł, projekt, który wyszedł ze wstępnej diagnozy, którą robiliśmy, to jest gra miejska, domki fińskie, tu akurat są domki fińskie, takie osiedle właśnie w Warszawie, które jest tak zwane osiedle domków fińskich. I młodzież stworzyła też, ale we współpracy właśnie, w takiej współpracy zainicjowanej przez dorosłych, stworzyła taką grę opartą na dzienniku pana Anatola, inżyniera z Biura Odbudowy Stolicy, czyli cofaliśmy się w czasie i rozwiązywaliśmy zagadki, jak kiedyś wyglądało właśnie osiedle domków fińskich. Taka gra, która też pomaga odkryć lokalne dziedzictwo, lokalną tożsamość, ale właśnie w takim dużym współudziale w partnerstwie z młodymi, którzy mają szansę współpracować z innymi też grupami wiekowymi i mogli właśnie wpływać na to, jak ostatecznie ten projekt przybrał jaki kształt. Także to z takich pomysłów i moich propozycji to tyle, to tak bardzo skrótowo. Słuchajcie, to ja naprawdę was zachęcam, zostawiam wam z tym, już mówię półtorej godziny, więc już kończymy. Zostawiam was z tą, mam nadzieję, że dawką inspiracji. Myślę, że mogę zakończyć właśnie takim hasłem: róbmy zmianę, bo to, co robimy, to, co robicie, co robicie wy z młodzieżą i do czego ją zapraszacie i do czego ją, co jej umożliwiacie, to jest naprawdę unikalna rzecz i to jest rzecz, którą często może w takim typowym szkolnym dniu, ale też w domu, po prostu w codzienności, nie jest tak łatwo wcale młodzieży zdobyć taki fragment rzeczywistości, w której naprawdę czują się podmiotowi i sprawczy, a wy im taką możliwość dajecie, więc trzymam kciuki za wasze partnerstwa, trzymam kciuki za wasze działania, mam nadzieję, że było to jakaś dawka inspiracji. Ja zostawiam tutaj też swój adres, jeżeli ktoś chciałby się odezwać później, to jak najbardziej zapraszam. Bardzo dziękuję i dziękuję za spędzenie też wieczoru z nami. I o ile wiem, tak prezentacja też będzie przesłana, więc też wszystko będzie, kontakty i inspiracje, które dzisiaj przekazałam. Także z mojej strony bardzo dziękuję. Jesteś nauczycielem, nauczycielką, a może dyrektorką? Dołącz. Wspólnie tworzymy szkoły możliwości.